Dzień dobry, już jesteśmy. No to super, że jesteśmy. Bardzo mnie to cieszy, że jesteśmy. Tier listy wracają na kanał gol.pl po jakichś, nie wiem, 3 czy 4 tygodniach nieobecności. Były święta, były jakieś tam rozjazdy, jakieś różne dziwne rzeczy, ale jesteśmy i to bez sąsiada, który wierci. Kto oglądał wczorajszy poranek ten triku, te tryków, ten wie, o co chodzi. Leszek miał z nami być, z tym, że prawdopodobnie dokonuje teraz ostatecznego rozwiązania kwestii sąsiedzkich i czy jest w tym zawarta przemoc? Nie możemy o tym mówić, gdyż YouTube by nas zdjął, ale Leszek jako nadworny zawodnik MMA, świetny stójkowicz, bardzo dobry grappler, specjalista i posiadacz czarnego pasa w jiu-jitsu, na pewno sobie to poradzi. Będziemy dzisiaj rozmawiać o trenerach, a będziemy rozmawiać sobie w gronie wybitnych ekspertów, redaktor Sipika w zimowym stroju, gdyż każdy widzi, jak jest za oknem, każdy czuje, jak jest za oknem, więc trzeba się na to wszystko przygotować. Dzień dobry, Julku. Dzień dobry, czy tak zaczynając trochę od MMA, wśród trenerów na liście jest Mirosław Okiński, bo to chciałbym go, że tak powiem, również usadowić w tej liście. Czy jest lepszy niż Skorża, czy porównywalny? Trener Mirek ostatnio wpadł mi gdzieś w ręce ten słynny wywiad. Ja nie wiem, gdzie to było, ale gdy oni siedzą przy takim barze i tam jest ta słynna wypowiedź trenera Mirka o metodach szkoleniowych Mariusza Pudzianowskiego, którego taktyka była prosta. Ja lubię łapać, rzucać, łapać, rzucać. Jestem najlepszy, jestem najsilniejszy. Biorąc pod uwagę, jak wygląda futbol, moim zdaniem by się to sprawdziło. To To jest chyba do tak testowania. klasyczny wywiad. To chyba jeszcze z Orange TV było, tak mi się wydaje, sprzed bardzo, bardzo wielu lat. No tak, przeszło to do kanonu polskiego sportu i myślę, że kilku trenerów nawet tą taktykę zastosowało w Ekstraklasie. Trener Okniński powinien uczyć trenerów jak ekstraklasy, jak lokować produkty. Trener Mietczyński ulokował teraz swoją kawę, którą właśnie sobie zrobił, też w stroju zimowym, też gotowy na to, żeby w środę o 8:30 marznąć i opowiadać o trenerach ekstraklasy, czy generalnie polskich trenerach. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry, ja mam ciepło w mieszkaniu, tylko ostatnio tak grzejemy, że się boję tego takiego wyrównania. Co roku w kwietniu dostajemy wyrównanie za ogrzewanie. Rok temu ponad tysiaka musiałem dopłacić, w tym to nie wiem jak będzie. To widzę, że tutaj grzanie już tak od września odpalane. Tak, my lubimy się pogrzać na chacie, plus mamy przeciąg tam w sypialni, nie wiem czemu, ale wyprowadzamy się stąd za niedługo, więc. Ale to bardzo musi wszystkich interesować. Dzień dobry. A propos Zróbmy sobie MMA. półtora godzinny program o ogrzewaniu mieszkania. Czy polscy trenerzy są aż tak istotni? Proste pytanie, ile osób codziennie rozmawia o polskich trenerach, a ile osób rozmawia o grzaniu w mieszkaniu? Kurczę, a ja Ile? mam bardzo szeroką wiedzę, bo ja mogę tak powiedzieć, ja mogę całą ewolucję. Od domu ogrzewanego tylko i wyłącznie kominkiem na drewno, po dom ogrzewany kominkiem na drewno plus centralne gazowe, po normalne centralne miejskie w bloku. Także ja mam bardzo szerokie spektrum wiedzy na ten temat. Czy Ja zgodzisz miałem się z kiedyś Piotrem piec Jastrzębskim? na wsi, jak mieszkałem, to miałem centralny taki, że musieliśmy palić mułem. To była szkoła życia, powiem wam. Jeszcze do tego stary dom nieocieplony, więc jak tylko ci gasło w tym piecu, to od razu się zimno robiło. Ale palić czym? Mułem? No, muł, taki węgiel, nie? Tylko, że A taki tak. miękki. To nie Taki. miał? Miał chyba. My na to muł mówiliśmy. Okej. Ja jestem ze Śląska, Widzę. dajcie mi spokój. Całą rodzinę, która idzie na torfice i taczkami Tak się jest. wzywa mu. Ale to może dlatego było tak zimno, bo inni palili miałem, a Mieciu palił mułem, który jest tak Paliliśmy średnio palny mułem, po no. prostu. Czyli rozpalało się drzewem, a potem się zakładało to takie. Muł i gasło. I tak w kółko. I dlatego było chłodno. Pierwszy dom Dokładnie. na świecie opalany błotem. Kurczę, nie znałem tej metody, ale to być może wynika po prostu z nomenklatury nazywania tego materiału ciepłowniczego. Znaczy, no, no,
Kuktarz pisze, my mieszkaliśmy na dnie jeziora i też paliliśmy mułem. Czyli jest już was dwóch. Dwie rodziny paliły mułem. Nie było lekko, powiem wam. No. Człowiek wracał ze szkoły do domu, zimno, trzeba było pierwsze coś rozpalić ogień. Trzeba było iść nad jezioro, bo uda zbierać, a jezioro zamarznięte. No, ciężkie czasy. A ten muł to jeszcze też trzeba było, jak przywieźli go, to nie mieliśmy podjazdu tak pod całą kotłownię, więc na taczce musiałem zwozić ten muł. Tak dobre 200 metrów, tak taczka po taczce. To czasem pół soboty schodziło, jak muł przywieźli, żeby... Na wsi, powiem wam, życie po prostu rewelacja. Mam nadzieję, że to był muł, ale nie, że truchła tych zwierząt, mułów, tylko że faktycznie to nie, był... co ty, one są drogie. Kurde, jakbyście palili mułami takimi, to byście byli chyba najbardziej burżujską rodziną na świecie. W sensie, ja rozumiem, skurować coś, nie wiem, jeść nawet niektórzy, ale palić im w piec, to... Czekaj, a muł to jest skrzyżowanie jakichś dwóch tych, nie? Chyba woła z krową? To jest taki centaur, tylko odwrotny. Oj nie, chyba. To by strasznie wyglądało. To by była krowa, byk z nogami ludzkimi. To by było bardzo dziwna hybryda, no. O, tutaj Bogusław... Konia z osłem. Kreczosław tłumaczy nam na czacie. Na Śląsku się mówi na węgiel niskiej jakości muła i w nawiasie mianownik. No, przecież ja wiem, co mówię. Chyba jesteśmy już coraz bliżej rozwiązania tej zagadki. No dobrze. W takim razie na jakim miejscu kładziemy mułę na naszej tierliście? Bo myślę, że ścisła topka. Ewidentnie ścisła topka tutaj trenerów. Natomiast Kinga nam tutaj, która nas realizuje, pisze, że Mieciu mieszkał w domku SpongeBoba. To jest też całkiem prawdopodobne. Pod wodą w sensie. No, nie. Na dnie jeziora. Nie, nie. Chociaż kiedyś nam zalało piwnicę. Kto nie miał zalanej piwnicy, a dokładnie. Miał piwnicę, ten nie zna życia. Jak dobrze, że mieliśmy piwnicę. Gorzej mają ci, co nie mieli piwnicy, bo z nami takich to im zalało po prostu mieszkanie. No to wtedy trochę gorzej. Piwnica to jest takie przedmurze zalewania. Taka... A mi się okazało, że w Nowym Jorku mają piwnicę, nie? Nie wiem, czy czytaliście. Już minęło pierwsze 10 minut. Już minęło pierwsze 10 minut, więc możemy tutaj rozwijać wątki judaistyczne. Ja tak wczoraj czytałem o tym i sobie myślałem, co się dzieje w ogóle, nie? Nie, świetnie się bawiłem, odpalając na Twitterze takie szurskie konta, że wiecie, że co w tych tunelach się działo. I te szurskie konta już miały całą koncepcję opracowaną. Średnio kojarzą generalnie, ale to... Ja mam tylko jedno marzenie, żeby na wycieczkę tymi tunelami udał się Grzegorz Braun. I ja już jak to zobaczę, to zobaczyłem w życiu wszystko. Ale wiecie, że nie wiem, czy to fake, czy nie, ale widziałem wczoraj taki komentarz, rzeczywiście tego nie sprawdziłem, by się nie chciało, że jakiś szef tej ekipy całej ma na nazwisko Braun. Widziałem, no. Od razu widziałem potencjał na nagłówki tam. Braun wespół z Żydami przemierzał pod ziemiami Nowego Jorku. No, od razu masz tytuł. Fajnie, dobre 10 minut pierwsze mamy. To jest najlepsze wejście do tier listy w historii tier list. Jak będziemy robić kiedyś tier listy, otwarć tier list, to będzie to wysoko. Top 15 polskich trenerów sobie wczoraj wyłoniliśmy. Właśnie ja podrzuciłem, mieliśmy spór tylko właśnie przy jednym czy dwóch nazwiskach. Ostatecznie skompletowaliśmy 15 nazwisk trenerów. Trenerów aktywnych, czyli... Odrzuciliśmy na przykład, nie wiem, Adama Nawałkę, bo wątpię, żeby on zaraz wrócił. Odrzuciliśmy, nie wiem, Jerzego Władysława Engela, odrzuciliśmy Bogusława Baniaka. Generalnie są tutaj trenerzy, którzy aktualnie mają robotę albo niedługo mogą mieć robotę. Na przykład, nie wiem, Czesław Michniewicz, który nie ma pracy, aczkolwiek nie wykluczamy, że na przykład w tym roku znajdzie tę pracę. Albo Marek Papszun, więc oni są na tej tier liście. W ogóle ze zdziwieniem przyjąłem fakt, że jest tutaj dwóch trenerów, którzy mają urodziny tego samego dnia i tego samego dnia też urodziny mam ja. Otóż są to Waldemar Fornalik i Marcin Brosz. Co za niewiarygodny splot okoliczności. Ludzie mają urodziny w tym samym dniu.
Ale ja jestem dzieckiem wyjątkowym. Stokowca, czy nie? Słucham? Dałeś tego myśliwca za stokowca, bo ja miałem chyba napisać, że to dobry pomysł, ale zapomniałem. Dałem ostatecznie Dariusza Banasika, od którego zaczynamy. Okay. Dariusz Banasik jest na pierwszym miejscu, gdyż ułożyło nam się to wszystko alfabetycznie. Dariusz Banasik, twórca Wielkiego Radomiaka. Nie bójmy się tego sformułowania. Najlepszy trener w historii Radomiaka. Gdyby nie ten trener, to Radomiaka w Ekstraklasie by na pewno nie było. No może na pewno nie. Jest wysoki prawdopodobieństwo. No chyba, że trener Gylka przyszedłby tworzyć Wielkiego Radomiaka od drugiej ligi, to wtedy może. Obecnie trener GKS-u Tychy, z którym bije się o awans do Ekstraklasy, idzie mu całkiem nieźle, jest na drugim miejscu. Trener Banasik i jego GKS Tychy. No bicie się z GKS-em Tychy o awans to nie jest taka łatwa rzecz. Ja... Kiedyś wspominałem o tym chyba w jednym z programów. Mam dwóch kolegów, którzy są mocnymi kibicami GKS-u Tychy i oni tak tylko obserwują po prostu ich żywot kibica i co roku to samo. Przed sezonem, że może w tym roku coś się uda i w połowie sezonu czy tam już pod koniec się okazuje, że no jednak nie bardzo. A tutaj trener Banasik widzę, no naprawdę sobie nieźle radzi. Drugie miejsce ma GKS Tychy plus jeszcze mecz. Zaległy, jak wiadomo, mecz zaległy to są praktycznie pewne trzy punkty, co nie? Więc i to pomimo tego, że jacyś dziwni inwestorzy przyszli do Tychów. Bo jak czytałem o tych inwestorach w Tychach, to sobie myślałem, coś tam będzie druga liga chyba, nie? Przyszli jacyś dziwni ludzie, którzy po prostu robią dziwne rzeczy z klubami, a trener Banasik daje radę. Więc to chyba była moja inicjatywa, żeby on za Stokowca wszedł, nie? Bardzo możliwe. No, nie chcę mi się odwijać czatu naszego, natomiast jest to prawdopodobne. Trener Banasik. Ja zawsze doceniam trenerów i to też powiem przy Papszunie, którzy potrafią robić i to samo przy trenerze Tułaczu, którzy potrafią robić rzeczy w różnych okolicznościach. To znaczy są trenerzy, którzy tylko się nadają jako strażak, czyli przyjdzie tam na 7 kolejek, zrobi utrzymanie. A trener Banasik poradził sobie w drugiej lidze, w pierwszej lidze, w ekstraklasie, więc w różnych warunkach dawał radę. Dlatego wiadomo, że to jest jedyny trener pierwszoligowy na naszej tier liście, natomiast myślę, że jest to godne pochwały, a nawet docenienia. No i ja tutaj muszę się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że poradził sobie w ekstraklasie, bo tutaj właśnie doczytałem, że został po rundzie jesiennej, miał czwarte miejsce z Radomiakiem, który chwilę temu awansował, a jak był zwalniany, to był, uwaga, Radomiak na szóstym miejscu. To jest coś niesamowitego. To jest, i widzisz, i to jest właśnie takie płacenie frycowego trenera, który sobie nie radzi w ekstraklasie. Bo jakby z tym samym Radomiakiem zrobił po rundzie jesiennej miejsce 12. To by miał chłop spokój i ciszę do końca sezonu. A jakby skończył ten sezon na miejscu 10, to by mu pomnik postawili pod stadionem Radomiaka. A on jak frajer, dobra runda. I najbardziej mi się w tym wszystkim podoba, że on został zwolniony jak Radomiak był na 6 miejscu. Czy kiedykolwiek Radomiak do tego czasu był na 6 miejscu w Ekstraklasie, to jest piękne. To jest najpiękniejsze w tej całej historii. To jest taka klasyka ekstraklasowa, nie? Bardzo często o tym gadamy, ale to nie tylko do ekstraklasy to się odwołuje, ale ogólnie ma do życia. Nie wiem, czy kojarzycie takiego hinduskiego coacha bardzo znanego, internetowego, tak, który tak. Po prostu ma taką filozofię życia, żeby nic nie robić, żeby możliwie jak najmniej robić w życiu zawodowym, jak tylko się da po prostu omijać pracę, oczywiście mieć tę pracę, ale nie pracować w niej. To znaczy robić jak najmniej, żeby się nie wychylać i to jest jedyny słuszny sposób na przetrwanie jakiejś życia, bo tak naprawdę nikt się tobą nigdy nie przejmie, nie? Będziesz sobie wypróbował żyły w tej pracy, a jak umrzesz, to po tobie szef zapomni po 2 dniach. Więc to się też tyczy trochę ekstraklasy, to co mówisz, Jurku, że po prostu nie ma co się wychylać i no, trochę się boję, że trener Banasik zrobi awans do ekstraklasy i tam będzie 10 kolejek i elo, nie? I znowu cofka do pierwszej ligi. Tak więc nie wiem, czy on za bardzo się nie stara po prostu teraz w tych
Tychach. Nie wiem, jak te nowe władze, one też się zdają być trochę ekscentryczne. Może go zwolnią w ogóle zaraz po awancie. A myślimy sobie teraz jakiegoś tutaj Leszka Wyszyńskiego tutaj, żeby było doświadczenie. Nie, ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli trener Banasik zrobi awans do Ekstraklasy z GKS-em Tychy, to daje mu czas do końca listopada i wylatuje stamtąd z wielkim hukiem i niech mi nikt nie mówi, że będzie inaczej, bo mamy przykład tego roku. Co się robi z trenerami, którzy ci robią awans ponad stan? Wypieprza na zbity pysk, bo są nic nie warci i się nic na Ekstraklasie nie znają, przynajmniej taka jest oczywiście narracja wielkich władz klubu, więc jakby trener Banasik zajął dobre miejsce w tej pierwszej lidze, ale nie awansował. No ale to cały czas daje nadzieję, ale nie osiągnął sukcesu, więc go zostawiałem na kolejny sezon. W Ekstraklasie właściwie to już może sobie szukać roboty po awansie do Ekstraklasy. No to i musiałbym wejść do baraży i w nich odpaść po prostu. To jest łatwe do zrobienia, bo masz cztery drużyny, z której tylko jedna awansuje, więc łatwiej jest odpaść w barażach niż się przejść. To jest prosta matematyka, ale słuchajcie, a propos zwolnienia z Radomiaka trenera Banasika, bo ja sobie przypomniałem, że tam były naprawdę dobre cytaty ze Sławomira Stępniewskiego. Otóż, bo wy możecie powiedzieć, że szóste miejsce to było za nisko, tak? Że Radomiak szósty, no kto to wymyślił, że aż tak nisko? Ale chodziło o, jak się nazywało to, że wykorzystujesz pole, takie rolnicze, to musisz zmieniać, w sensie któregoś roku nie siać tam, żeby to było bardziej żyzne. Jakieś takie pojęcie było, w sensie, że trzeba urozmaicać posiew na polu albo czasami to pole sobie odpuścić. I z tego samego założenia wyszedł Sławomir Stępniewski, który w kanale sportowym powiedział tak. Dla rozwoju zawodników ważne jest, żeby wciąż nie pracować z tym samym trenerem. Mamy nadzieję, że zmiana trenera wprowadzi do zespołu nowego ducha. Czyli no, po prostu wypieprzyli Stępniewskiego, żeby było tak urozmaicić. Banasika, żeby tak zmienić, żeby chłopaki, wiesz, wchodzą do szatni, o, ktoś nowy, coś się dzieje. Więc bardzo podoba mi się to wytłumaczenie. Ja nawet mam takie przykłady ze świata, że Manchester United, jak Alex Ferguson był tyle lat, to gówno, a teraz jak piłeczkę klepią, coś nawet ostatnio mecz wygrali. Mi się jeszcze podoba w tej całej historii fakt, jaki był następca Banasika, bo to jest również piękna historia. Kto był tym powiewem świeżości? Kto wszedł do tej szatni i powiedział, hej chłopcy, teraz będziemy inaczej trenować, żebyście mogli się bardziej rozwinąć. Naprawdę, coś niesamowitego. Rumiany Marek. Mam coś do zadania. No. Ej, to chodź, przejdziemy szybko do następnego tematu. Czekaj, to Banasika dajmy solidność i tyle, bo on nie pomyślał, że trzeba awansować. Dobra, to Kinga, na solidność Banasika. Tak, zmieniliśmy już temat. Mariuszu Banasiku. Ja słyszałem, ale czekajcie, bo ja chciałem tylko powiedzieć, że ja od tego czasu naprawdę nie lubię Radomiaka, ja się z tym nie kryję nawet. Nie lubię tego klubu przez tego właśnie Stępniewskiego, bo strasznie nie lubię tego Sławomira Stępniewskiego. Nigdy go nie lubiłem, nie mogłem przez niego oglądać tej całej Ligi Plus Ekstra, bo jak tylko się odzywał, to miałem ochotę wyłączać telewizor. Ja nie wiem, co ludzie widzą w tym człowieku, ale on jest strasznie, nigdy nic ciekawego w życiu chyba nie powiedział, a jak się wziął za zarządzanie klubem, to właśnie dokonał najgłupszej zmiany trenera, jaką pamiętam w Ekstraklasie. Dobra, chcesz już tego Banasika, który niczym nie zawinił, zwolnić? Okej, masz do tego prawo, ale bierzesz Mariusza Lewandowskiego, naprawdę jednego z gorszych ekstraklasowych trenerów, jacy się przewinęli przez ostatnie 10 lat. No i czasem mam do siebie pretensje, bo Gałgan, no bądźże cicho. Bo ten Radomiak sam sobie mi nic nie zrobił, ale przez tego jednego człowieka po prostu nie mogę na ten klub patrzeć. Mają sympatycznego trenera. Maciej Kędzierek jest sympatyczny, więc możesz znów im kibicować. No, ale to już zbite gary, no. Trudno. Chyba, że odejdzie ten cały właśnie pan Sławy. Chociaż plus jest taki, że już tam nie pracuje w tym, ale i tak tego programu nie oglądam, więc wszystko jedno. Ale nie no, straszna postać. Pamiętacie, jak był chyba, jak miał w meczykach chyba, nie? Miał wywiad. Tak, Włodar go tam strasznie zdemolował, pamiętam. Jeden z lepszych programów meczyków, bo po prostu gość się tam, no nie powinien się udzielać publicznie chyba.
No, Włodar strasznie go wtedy przytyrał. Aż w połowie tego programu tak mi się trochę żal zrobiło pana Sławka. Ale dobra, Panasik, solidność i tyle, nie? Bo to trzeba pomyśleć. W sensie, jednak szóste miejsce z Radomiakiem, jak cię zwalniają, to no, stać was było na więcej. Tam była super kapela. No, zwłaszcza, że po jesieni było czwarte. No to no. Chyba sprawa jest więcej niż jasna. No to spadek o dwa miejsca. Marcin Brosz. Julek nie był fanem tej kandydatury, ale ja trenera Brosza cenię i wydaje mi się, że może nie fan klub, ale takich sympatyków trenera Brosza jest nas tutaj dwóch, bo wiem, że Mietek, ty też cenisz pana Marcina. Pewnie, trener Brosz to jest jeden z moich ulubionych trenerów ekstraklasowych. Znaczy już nie ekstraklasowych, bo uznał, że ma to gdzieś i się weźmie za... Ale już teraz nie pracuje. Nie, już nie prowadzi jest młodzieżówki. Tak, powiedział, że w młodzieżówce było tak, że on chciał iść z tym rocznikiem wyżej, który prowadził, ale PZPN powiedział, chłopie, to już są dorosłe hopy, weź, zostań tutaj. No i uznali, że się dostaną. Mi było bardzo szkoda, jak on wziął tą pracę w PZPN-ie, bo ja zawsze będę powtarzał, że moim zdaniem to jest zjazd w karierze. Nikt mnie nie przekona, że prowadzenie jakiejś gówno kadry U19 czy 18 to jest lepsza praca niż praca w Ekstraklasie. Nie, no to jest taka praca, no jak jesteś poważnym trenerem, to nie powinieneś jej wykonywać. Chyba, że twoim celem jest wybicie się dalej, tak jak na przykład miał Czesław Michniewicz, czy... No prawie to trochę inaczej, ale to z Czesławem Michniewiczem ja do dzisiaj nie rozumiem, czemu ludzie patrzą na to pozytywnie, bo Czesław Michniewicz wziął 21 i ewidentnie grał nimi tak, żeby to on się wybił, nie? Czyli wszystko typu na wynik po prostu. Nic to nam nie dało w ogóle w kontekście rozwoju polskiej piłki, ale Czesław Michniewicz zrobił dobry wynik i dzięki temu dostał lepszą robotę w Legii, tak więc dawanie takim trenerom pracy w młodzieżówkach moim zdaniem kompletnie jest bez sensu. To samo mówiąc, spróbujesz. A trener Brosz jest super. Trener Brosz, pamiętam, że pracował w Górniku dość długo i no jak na taki długi okres pracy, tam nawet jakąś nie najgorszą średnią punktową miał, lubił młodzież prowadzać, miał swój styl gry i w ogóle ja zawsze chciałem go zobaczyć w jakimś trochę mocniejszym klubie, no bo był w Koronie, był w Piaście. Zawsze plotkowano i łączono go gdzieś z Lechem. No ja go zobaczył w takim Lechu, bo on z młodzieżą dobrze współpracuje. Więc... No, trochę zapomniany jest. I właśnie, Maka wzięli, a Brosz był wolny. To już nie można było chociaż spróbować, a dobra, bo oni tego Skorzy pewnie chcą, nie? No, pewnie tak. Natomiast trochę zapomniany jest trener Brosz, bo dawno go nie było tak na tej karuzeli takiej stricte ekstraklasowej, ale ja też zawsze ceniłem, bo Brosz dzisiaj już nam się tak opatrzył, ale to wciąż jest relatywnie młody trener, chyba. W sensie on chyba nie ma 50, tak mi się wydaje. Równe 50. Równe 50, no to widzisz. Więc wciąż to jest trener, który tam nie należy do jakiejś starszyzny, a już sporo przeżył i był taki czas, że był mocny hype na Marcina Brosza, więc ja bym chętnie go zobaczył znów na... No ja się zastanawiam, czy właśnie ta praca z kadrą Under 19 nie zakończyła trochę hype'u na Marcina Brosza. Ja nie ukrywam, że on mi totalnie zniknął z radarów, kiedy po prostu poszedł do PZPN-u i pracował on w Górniku w czasach, kiedy ja aż tak uważnie nie śledziłem ekstraklasy, więc trochę dla mnie to po prostu trener zapomniany. No i to jest właśnie pytanie, czy on po tej kadrze dostanie szansę w ekstraklasie. Czy to jest tak, że no trochę okej, popracowałeś sobie z młodzieżą, no to chłopaku, no to teraz właściwie to jak dostaniesz pierwszą ligę, to będzie maks tego, co ze swojej kariery wycisnąłeś. Jakby odpowiedź na to pytanie, co z nim dalej, da też pewnie szerszy kontekst, czy to jest rzeczywiście topowy polski trener, czy to jest po prostu okej, to co osiągnął indywidualnie, bo patrzę na jego osiągnięcia indywidualne na Wikipedii, najlepszy trener sezonu 2007-2008 województwa śląskiego według Gazety Wyborczej. Co? Póki co to jest jego puchar, gablota z trofeami. Wydaje mi się też, że Marcin Brosz był radnym gdzieś. Tak, on jest bardzo takim lokalnym człowiekiem właśnie. On go do po śląsku i był radnym. No to się ceni, no. Właśnie tutaj na Śląsku i trenował śląskich klubów trochę. Właśnie, bo pod Beskidzie. Bielsko chyba jeszcze należy w ogóle do Śląska Górnego jakoś tak teoretycznie przynajmniej.
też można powiedzieć, że śląski klub. Taki lokalny człowiek. Trzeba doceniać lokalnych ludzi. Tak, zwłaszcza jak cały czas gdzieś na tej lokalnej kanwie działają. Kurde, zastanawiam się, gdzie tego brosza, bo wyższa ligowa, no nie wiem, czy na ten moment, w sensie wypadł mocno. Czy dzisiaj jakiś klub z top 9 by go wziął? A jakie my tu mamy? Mamy, mój drogi, solidność i tyle, wyższa ligowa, warto wyróżnić, tuż za czołówką i ścisła topka. No moim zdaniem przez to, że nie wiadomo, czy on w ogóle wróci na karuzelę ekstraklasową, to nie może być... Łączono, wydaje mi się, że łączono go z Ruchem Chorzów teraz. No tak, no tylko tak go łączono, że został trenerem Janusz Niedźwiedź, więc wiesz... Ale to dobrze zrobił, że tam nie poszedł w sumie. No. Ale wyobrażacie sobie, że na przykład Krakowia zwalnia trenera, nie wiem, w marcu i że wskakuje na to miejsce Marcin Brosz. Ja sobie jak najbardziej jestem w stanie wyobrazić. W sensie nawet by mi to pasowało, tak. W sensie nie, że pasowało, że życzę źle trenerowi Zielińskiemu, tylko że składałoby się to. Powiem wam, panowie, tak, bo może to być wasze brutalne zderzenie z rzeczywistością, ale zaraz będziemy omawiali przez niektórych uważanego za największego trenera po prostu ostatnich 5 lat, pana Papszuna. I on z tej karuzeli wypadł i to nie jest tak, że od razu Nicea do niego zadzwoniła, bo takie kluby miały do niego dzwonić, żeby wrócił na karuzelę trenerską. Ale zobacz, Rumak, nigdzie nie pracował. Od ostatni raz, jak jeszcze Narutowicz był prezydentem. I co? I Lech Poznań. Można... No słuchaj, to powiem tak, możemy zrobić rewizję tej tier listy, jak pan trener Brosz wróci w ogóle do roboty, bo na dzień dzisiejszy dawanie go na solidność i tyle to jest absolutny maks, bo chłop może do tej ekstraklasy w ogóle nawet nie wrócić zaraz i zostanie zapomniany na lata. Ja bym w ogóle wszystkich dał na solidność i tyle. Możemy tak zrobić w sumie. Dobra. Tak będę chyba głosował. I tylko trenera Siemieńca damy na ścisła topka i Jacek Magiera tuż za czołówką. Dobra, to Marcin Brosz na solidność i tyle. Mamy jeszcze ponad godzinę, bo się rozgadaliśmy na 20 minut o tym, jak grzać i czym jest muł. A teraz kontrowersje. Czesław Michniewicz. Wyniki, styl, świetny PR. No tego ostatnio nie ma, Czesław Michniewicz. Ale był taki czas, że był bardzo cenionym polskim trenerem. Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, gra w fazie grupowej europejskich pucharów. Co by nie było, wynik na mundialu. I to najlepszy w XXI wieku, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Pewnie jakbyśmy cały anturaż, całe to wszystko dookoła Czesława Michniewicza potrafili o tym zapomnieć, wyczyścić sobie pamięć, to byłby wysoko. Natomiast niestety nie możemy tego wyrzucić z głowy. Więc jaka jest pozycja Czesława Michniewicza obecnie? Ja się tak zastanawiam. Najlepszy sezon w karierze Czesława Michniewicza miał miejsce, czekajcie, ja to muszę policzyć, 9 lat temu, 8? No w Zagłębiu Lubinek. Tylko teraz weźcie, bo wy się... Jakie 9? To był 2007 rok, to było 14 lat temu. 14, Boże, dobra, moja matematyka, jeszcze dalej, więcej, to prawie 20. W każdym razie, czy to był sezon, w którym to liga była walona? Mówimy o sezonie z GKS-em Bełchatów? No. Co był wicemistrzem? No... To był dziwny sezon, nie? Zagłębie mistrzem, Bełchatów wicemistrzem, tam potem... Wiem, że jacyś ludzie dostali, Mariusz Ujek chyba dostał, a Piszczek za który rok dostał? Właśnie Piszczek na pewno był wcześniej, bo Michniewicz już nie miał Piszczka. Nie miał Piszczka już Michniewicz? No, wydaje mi się, że... A mnie się wydaje, że miał Piszczka, Piszczek poszedł po mistrzostwie Zagłębie. Jak grałem w FMA, to mają tam, że się znają i lubią. To jest bardzo dobry argument. Mieli tematy do dyskusji chyba. Zaraz zobaczę występy według trenerów. Ile Łukasz Piszczek i w jakich sezonach zagrał u Czesława Michniewicza? Kurde, on u Michniewicza ma zajebiste statystyki. Ma 21 meczów, 9 goli. Tak, no jest, właśnie. To się wszystko zgadza. Czyli to był chyba ten sezon ogólnie. Ale też ciekawe, że... 06-07, tak? No.
No tak. To jest ten sezon. Ale Piszczek tam ładował. Hat-trick z Arką Gdynia. 2 gole z Widzewem. Ale bestia. To też ciekawe, że o tym akurat nikt nie wspominał, jak były te całe afery. Ale dobra, nieważne. I to był najlepszy sezon Czesława Michniewicza. Później chyba, co Julek będzie wiedział lepiej, Widzewie mu już jak szło? Bo widzę, że średnio... Bardzo dobrze. Widzewie to był za Michniewicza, wszyscy płakali, jak Michniewicz odchodził, bo to, co on wycisnął z tej drużyny, to było absolutnie coś niesamowitego. Także mówię to zupełnie, zupełnie szczerze. Czyli to były takie najlepsze lata Czesława Michniewicza. No i później on tak naprawdę był trochę na aucie, nie? Był w tej niecieczy i tak jak mówiłem, dostał pracę w U21 i tam zaczął tym U21 grać pod siebie, moim zdaniem. Mogę mieć takie zdanie. I kurde, ciężko mi go ocenić tak naprawdę, no nie wiem co. Ale widzisz. I czy to nie jest właśnie jego mądrość trenerska? Granie pod siebie? To jakby, słuchaj, on nie przeżyje życia za tą reprezentację. Ci chłopcy zaraz dorosną, pójdą sobie do piłki seniorskiej i w ogóle. A Banasik, że tak powiem, z mlekiem pod nosem zrobił 4. miejsce, na 6. został wywalony z Radomiaka. Tutaj Czechu zagrał pod siebie i poszedł do Legii, z Legią też ma mistrzostwo Polski zrobione. Więc jak, ja rozumiem, że jest, no i już nie mówiąc o tym, że potem jest awans, no po samych barażach, ale no też nie jest najłatwiejszym rywalem i oczywiście upadek PR-owy, ale sportowo, gdyby nie ten PR, to my byśmy się naprawdę sportowo jarali tym, co zostało zrobione na mistrzostwach świata. Jakby nie ta afera premiowa, to byłoby zupełnie, zupełnie inaczej. No wiesz, tam za styl mocno się dostawało już w trakcie grania. Tak, ale wiesz to, ale czy to jechanie po stylu nie było napędzone aferą premiową? W sensie, okej. Okay. Aferą premiową było jechanie po stylu. Byłyby dyskusje, ale moim zdaniem byłyby... Ja się zgodzę z Julkiem, że zły PR zaczął się już wcześniej, w sensie zły PR, odpryski przeszłości, czyli cała inba Michniewicz-Jadczak. Przecież tam miały być pozwy dla Jadczaka i tak dalej. No to dokładnie, więc tutaj PR-owo, no to absolutnie to, jakbyśmy oceniali sam PR, no to bym w ogóle wyrzucił Michniewicza z tej listy, bo no jakby popełnił moim zdaniem jeden duży błąd i mówię to zupełnie serio, że po objęciu reprezentacji Polski powinien sobie zatrudnić, na pewno było go na to stać, agencję PR-ową jakąś dobrą, która by mu po prostu podpowiadała, co mniej więcej trzeba robić, bo jakby żyjemy w takim świecie, że na takim stanowisku jak selekcjoner reprezentacji Polski PR jest bardzo ważny, a zwłaszcza jak jesteś polskim trenerem z Polski, no bo wiadomo, przyjedzie ktoś z Portugalii i powie John Paulo Secundo i cały wszyscy Polacy, o Boże, to będzie najlepszy trener w reprezentacji Polski, bo John Paulo Secundo i w ogóle ten. Ale jeżeli jesteś jeszcze takim trenerem jak Czesław Michniewicz, z wiadomą przeszłością, z tymi słynnymi telefonami i tak dalej, warto zatrudnić agencję PR-ową, która ci pomoże poprowadzić tą karierę. Tego nie zrobił i na tym poległ. Ale jak już sobie popatrzymy na same jego osiągnięcia trenerskie, no to źle to nie wygląda, no, powiedzmy sobie szczerze. No powiedziałbym, że z czynnych trenerów, takich pracujących, to jeśli chodzi o osiągnięcia, no to pewnie Maciej Skorża to jest zbliżona półka. Nie, ale przerwę ci, przepraszam. No. Który mocny klub top 5 wziąłby teraz Michniewicza z Ekstraklasy? Kurde, ja wiem, że w Lechu bardzo cenią Czesława Michniewicza, tylko to pewnie nie jest ten moment. No nie wezmą Michniewicza do Lecha. Legia już się sparzyła, w sensie... No i jak Śląsk Wrocław wywali na wiosnę Magierę, bo będzie miał serię 6 porażek pod rząd? Czesław Michniewicz. Moim zdaniem, w sensie... Jakby kluby brały pod uwagę tylko CV i... nie wiem, warsztat, a zostawiły na boku zarówno zarobki, PR, nie wiem, wymagania dotyczące sztabu, czy przeszłość, to Michniewicz byłby bardzo mocnym kandydatem do klubów top 5, ale z uwagi na to, że w Pogoni był, źle go wspominają, w Legii, pamiętamy tę końcówkę, w Lechu to pewnie nie jest trener teraz na Lecha, to moim zdaniem by go brali. W sensie trudno znaleźć mi trenera, który... ostatnio był tak wysoko, czyli reprezentacja Polski i nie było to dziełem przypadku, no bo trochę przy brzęczku mówimy o tym, że za szybko wskoczył na kadrę,
że to było za szybko z Wisły Płock do kadry. A Michniewicz, jak to się mówi, z niejednego pieca już chleb jadł, dostał tę kadrę. Michniewicz dostał tę kadrę tylko przez 21. On wcześniej był na etapie zostania zwolnionym z niecieczy. To nie był człowiek, którego by ktokolwiek rozważał w kontekście kadry. Ale poszedł do U21, tam zaczął grać Czesiu Bola, który się powiódł, zrobił awans na imprezę. Jezu, no ten pies, co on dzisiaj się... On protestuje. Ale moim zdaniem żaden mocny klub ekstraklasowy by go nie chciał, bo żaden klub ekstraklasowy mocny nie chciałby, żeby jego drużyna grała w futbol proponowany przez Czesława Michniewicza. I to moim zdaniem nie był przypadek, że on zaraz po tym niby super udanym mundialu, którym, no ja się będę trzymał tego, że mieliśmy niesamowitego farta, że trafiliśmy na najsłabszy Meksyk, jaki ja w ogóle pamiętam za mojego życia, że poszedł do Arabii i tam trochę dobrą minę do złej gry robił, że no ja tutaj będę super pieniądze zarabiał i w ogóle tam go wyrąbali po kilkunastu chyba meczach i no takim dość no, dziwnym, no nie chcę już w to wchodzić za bardzo, ale no jak jedziesz jako pracownik, kurde, i chcesz być poważną osobą i robisz sobie fotki z każdym po prostu piłkarzem, którego znasz z telewizji, ja się nie dziwię trochę, że tam taki dziwny PR się zrobił wokół Czesława Michniewicza, bo to naprawdę dziwnie by wyglądało, jakby, nie wiem, Siemieniec teraz jechał na mecz z Zagłębiem i sobie robił fotkę z Fornalikiem i po prostu rzucał, o mój tutaj idol trenerski z młodych lat. Tak więc podsumowując, moim zdaniem to nie jest przypadek, że on nie ma pracy i jak wskoczy z powrotem na karuzelę, to nie będzie żaden klub stopki, to może być Krakowia. Ale jak na przykład Zagłębie by zwolniło Fornalika, to by nie wziął takiego Michniewicza? Moim zdaniem Zagłębie nie zwolni Fornalika. No, ale zakładając, nie? Że w Zagłębiu robi się wakat. No totalnie. Jeszcze by go przepłaciło, że na wszelki wypadek. Mogliby wziąć, ale no wy chyba nie uważacie Zagłębie za klub stopki. Środek tabeli. No nie, ale taki środek tabeli. W sensie wydaje mi się, że Michniewicz wciąż jest gorącym nazwiskiem na polskim rynku trenerskim. Nie tak, że o dobra, tam sobie idź do Arki Gdynia. No w Arce Gdynia teraz już Łobodziński robi super robotę, to nie, ale tak generalnie. Dobra, gdzie go dajemy? Bo jakoś trzeba poskładać to. Tylko jeszcze odpowiem do Tomek Kotwica. Czy jakbym miał zapłacone za 2 lata, to nie chciałbym po 3 miesiącach mieć fajrant i wrócić do Polski. Ale my nie robimy tabeli najlepiej zarabiających trenerów, tylko najlepszych. No to, że se zarobi, no to super, świetnie dla niego. Ale słuchaj, a możecie to wnikać do tego hinduskiego trenera, coacha, o którym mówiłeś i zobacz, że on co, zrobił dokładnie to, co powiedział i to za dobry hajs. Także kolejne jego wygranko. Bardzo doceniam powrót do tego argumentu. Prawda, no. Nie ma, no, tu mnie masz, faktycznie. Słuchajcie, zupełnie szczerze i ja wiem, że wyszedł spod ręki Stanowskiego, to gada tak samo. Dla mnie Michniewicz, jeśli chodzi o warsztat, o CV, to jest no pierwszy albo drugi tier. I możecie mnie bić, ale dla mnie przynajmniej drugi tier. No i ja też bym powiedział, że drugi tier. Ja albo nawet pierwszy też. Chociaż może jak na pierwszym nie będzie za zbyt dużo albo nikogo, to drugi. Ja głosuję na czwarty. No to wychodzi, że drugi. Wygraliśmy. Zwycięstwo. Demokracja, tak, panie Wieszczyński? Co mówisz? Nie aktualizujemy tego, widzę na żywo. To się nie przesuwa. Przesuwa. Przesuwa się. No, już się przesunęło. Już Kinga to przesunęło. Ej, no ale to czekajcie, trzeba średnią policzyć. 2 plus 2 plus 4 podzielić na 3 to jest 3. Ale jest... ten, Damian mówił na początku 1, więc 1 plus 2 plus 4 to nie, daje no to 2. Teraz zmieniacie, żeby naciągnąć. Przemyślimy to jeszcze. Wrócimy do tego. Waldemar Fornalik. Waldemar Fornalik. Uwielbiam człowieka. Jakbym miał wybrać idealnego trenera ligowego, takiego, że, bo niektórym się marzy jakaś kadra, że może wyjadą, że ci rosną, ci ten. Waldemar Fornalik to jest solidność, to jest jakby
20-letni Passat stał się 0-letnim Passatem. Zawsze zrobi swoje. Jeżeli auto ma dojechać z punktu A do B, zapewnić ci komfort i ciepło, to Waldemar Fornalik tym jest. To jest dobry trener, który zrobi ci wynik. No chyba, że jesteś Piastem Gliwice, to na koniec się, jak to Piast twierdził, prawie że okradnie i będziesz musiał mu zapłacić pieniądze, które się zobowiązałeś. Tak czy siak, nie tylko dlatego, że Waldemar Fornalik ma urodziny tego samego dnia, ale ja jestem fanem pana Waldemara. To jest mój statement. Ja w ogóle bez dyskusji jedynkę mu daję. I się z wami nie będę kłócił. To ja się będę kłócił. W sensie, no, osiągnięcia są bez dwóch zdań, ale tylko jakby na podwórku ekstraklasowym. Dalej nosa nie wyściubił, a jak wyściubił, to go ktoś po prostu po tym nosie pobił i miał czerwony przez to. Więc i doceniam bardzo osiągnięcia pana Waldemara i żeby nie było, że ja tutaj mówię, że to jest jakiś słaby trener. Absolutnie nie. No ale to jest trener, który z jednej strony ekstraklasa to dużo i mało. O, może w ten sposób. Ale poza tą ekstraklasą no nic nie osiągnął póki co. No i się też nie zapowiada, żeby poza tą ekstraklasę gdzieś się wybierał. I dobrze, gadaliśmy już o tym. To jak z tym Sliszem. Po co ma jechać do jakiegoś tam Nont czy gdzieś. Grają znaczy, w ogólnie nie ma za bardzo trenerów, którzy poza ekstraklasą coś osiągają. No kto? Skorża może. No i Marek Zup. No nie wiem, no możemy, akurat to nie jest, nie są polscy trenerzy, ale trener Van der Brom coś tym lechem w Europie powalczył. No to Kostar Unaić też będzie grał sobie na wiosnę z Legią. Ja wiem, że to jest nowy puchar i tak dalej, ale chodziło mi o to, że z ekstraklasową drużyną. A, w pucharach, tak? Tak, że można coś w tych pucharach zawalczyć. Myślałem, że tu chodzi o karierę poza ekstraklasą. Nie. No chodzi o to, że jakby są pewne rozgrywki, które się nazywają ekstraklasa i tam oczywiście są sukcesy, ale po tych sukcesach w ekstraklasie przychodzą europejskie puchary i są trenerzy, którzy w nich nie zrobili absolutnie nic, a są trenerzy, którzy cokolwiek z tego tak powyciskali potem, nawet mając do dyspozycji tylko zespół z ekstraklasy, a nie Real Madryt. Dla mnie te puchary są przereklamowane. No. Nie mogę przeboleć tego, że mają Michniewicza na drugim poziomie. Niekomfortowo się czuję teraz w siedzisku. Zasłoń sobie tak. Na tej plaster. No ktoś dobrze napisał. Jak Michniewicz jest w drugim tierze według was, to nie ma nadziei dla polskiej myśli szkoleniowej. Ja się trochę zgadzam z tym. No ale dobra. Słuchajcie, zrobiłem ankietę. Wygrał, że na tierze czwartym w ogóle mamy go umieścić, tam gdzie Mietek powiedział, ale drugie miejsce jest drugie, więc jest blisko. Kurde, przestańcie obrażać Czesława Michniewicza. Kiedyś byłem na wywiadzie z Czesławem Michniewiczem w Grodzisku Wielkopolskim w ogóle i ja przyjechałem chyba z Olkiewiczem w ogóle. I Czesław Michniewicz przyniósł mi cały talerz ciast, placków ciast. No, i powiedział, żebym się częstował. A ja nie jestem jakimś wielkim fanem słodkiego. Jak coś tam zjem, kawałek czekolady czy coś. Więc ten talerz sobie tam leżał, wypiłem sobie kawkę i skończyliśmy wywiad i prawie wszystkiego na tym talerzu nie było, a ja nie zjadłem nic. Więc doceniam gest. I doceniam też wykorzystanie sytuacji. Trener musi być cwany. Waldemar Fornalik. Ja wiem, że może mało ma sukcesów w pucharach, ale puchary są przereklamowane. Liczy się ekstraklasa, liczy się stałość, liczy się rozwijanie piłkarzy, liczy się bycie Waldemarem Fornalikiem. Dla mnie Waldemar Fornalik, jak nie pierwszy, to drugi. No, nawiązując do tego, co powiedziałeś, to właśnie całe polskie dziennikarstwo sportowe, nie? Ciasto dostał i już nic. Już drugie miejsce. Ktoś opowiadał, że Mariusz Rumak mógł kupić chyba kawę, czy coś w tym stylu. Pączka i kawę chyba. No, nie, tak to w takim razie dobrze, że akurat jesteśmy przy Waldim Fornaliku. Przypomnij koszulkę, jakiego zespołu przed sezonem dostałeś, wysłaną do domu kurierem? W trakcie sezonu, Zagłębia Lubin.
O, to jest całe właśnie dziennikarstwo sportowe. Czekamy na tą obiektywną ocenę Waldiego w takim razie. I ja Waldiego dałbym na warto wyróżnić. No to czekajcie, jak wy się tak ze mną bawicie, to ja daję na jedynkę. Ja normalnie bym dał dwa, ale to co zrobiliście z Michniewiczem było nie fair play, więc teraz będę same skrajne noty dawał. Ja daję jedynkę. Więc dajemy jedynkę. Ale teraz przechodzimy do Kamila Kieresia. I tutaj, bo możemy się zastanawiać, czy Michniewicz tam dobry, czy Papszun da radę, ale Kamil Kieresia. No, czekaj, dwójkę chyba, no bo jak średnią policzymy, 3 plus 1 plus 1 to jest 5 na 3, to jest bliżej dwójki niż jedynki. Dobra, no dobra. To tylko, no dobra, to na drugi Waldemar Fornalik w takim razie. A Kamil Kieresia? Gdzie Kamil Kieresia? No i teraz możemy mówić o jakichś jedynkach, a nie, wreszcie mamy trenera, który tutaj robi robotę. Jak trzeba Stal Mielec utrzymać, to ją utrzymuje. Jak mu mówią, że won, to on sobie zrobi same zwycięstwa. On se na Legię jedzie i ją pyka po prostu jak chłopców do bicia. No fakt faktem, że ma drużynę trochę samograja, powiedzmy sobie szczerze. Bo kto ma taki duet jak Domański-Szkurin? No to nikt w lidze. Z jednej strony samograj, no ale z drugiej strony trzeba docenić pierwsze treningi Stali Mielec w tym sezonie robione przy pomocy pachołków, dzieci i asystentów, bo było 9 chłopa. Także to zapraszam do dyskusji, ale tu jest czołówka polskiej myśli szkoleniowej. Poza tym pamiętajmy, że czasami jak kluby zwalniają trenerów, to dzieje się to w takich złych nastrojach, tak? Że na koniec jest jeszcze obrażanie się w mediach, nie wiem, jakieś wypuszczanie plotek. A Kamil Kieresz, po tym jak przestał być trenerem GKS-u Bełchatów, ponownie został trenerem GKS-u Bełchatów i ponownie został trenerem GKS-u Bełchatów. Czyli mówimy o człowieku, który nie zostawia spalonych mostów. To jest piękne i jeszcze bym dodał, że wszyscy mówią trener, żeby dobrze pracował z młodzieżą. To tego wymagamy, rozwijaj młodzież i tak dalej. I na przykład, jeżeli chodzi o trenera Kieresia, praca z młodzieżą na konferencjach, świetna. Słuchaj no młody człowieku, jak zadał pytanie jakiś troszkę młodszy dziennikarz. Czyli jest ten gest taki wychowawczy, że pokazuje, że on też z młodzieżą pracuje, a nie tylko na co dzień, że tak powiem, za przeproszeniem z piłkarzami, ale również z młodzieżą dziennikarską. Także no, trener wielu talentów. I ilu trenerów wychowało dziennikarzy? No, pewnie niektórzy powiedzieliby, że wspomniany tutaj już Czesław Michniewicz sobie wychował, ale nie będziemy tutaj złośliwi. Kamil Kieresia. Gdzie go? Wyższa ligowa czy solidność i tyle? Bo chyba gdzieś w tych tierach będziemy się obracać. Chyba, że Julek będzie bardzo mocno forsował tę ścisłą topkę, to możemy rozpocząć tutaj debatę. Znaczy, ja myślę, że najlepsze lata Kamila Kieresia jeszcze przed nim w pracy trenerskiej. Bo on tak naprawdę, no, on teraz pierwszy raz dostał szansę takiej porządnej pracy od dość dawna, nie? No, na poziomie takim wysokim to no, była ta Łęczna jeszcze, tak? Też ekstraklasowa. Ej, w ogóle... Ja tylko chciałem się podpisać pod słowami Mietka, że najlepsze przed nim, bo przed chwilą robiliście, o brosz, zaraz Lech, tu może Real Madrid. To sobie sprawdziłem. Olympique Lyon. Kieresia jest rok młodszy, więc to proszę bez śmiechów, że najlepsze przed nim. Pewnie fizjonomia by była w stanie nas oszukać, ale szkoda, że to powiedziałeś, bo chciałem zadać zagadkę pod tytułem ile lat starszy jest Kamil Kieresia się od Marcina Brosza? Okazuje się, że jest rok młodszy. No. Ile lat dzieli takiego Mariusza Rumaka od Kamila Kieresia? Oni w podobnym wieku są. Oni wszyscy są w podobnym wieku, ci trenerzy. To jest jednak, oni wszyscy razem do szkoły. Trzy lata jest młodszy Mariusz Rumak. To ja w ogóle bym nie powiedział. Powiedział, że tam jest 15 lat różnicy. Ale nie, nie. No, Kamil Kieresia wygląda tak pewnie starzej ciut na swój wiek, a Mariusz Rumak... Ale Rumak też już nie wygląda jakoś zbyt młodo. Ostatnio go widziałem, to już tak się postarzał trochę. Mariusz Rumak ma chyba najstarsze dziecko prawie w moim wieku. Tak mi się wydaje. No. Może tak być.
No, kurde, co z tym Kieresiem? No chyba na solidność trzeba go jednak, chyba że wiesz, no mówię, reasumpcję zrobimy całości po sezonie, bo może się okazać, że Kiereś będzie w europejskich pucharach ze Stalą Mielec. No to wtedy go przerzucimy na ścisłą czy czołówkę. I wyprzedzi tam spektakularnie Waldemara Fornalika. No dobra, to solidność, skoro jeszcze mamy tyle nazwisk do omówienia. Magic Magiera. Jacek Magiera, człowiek, który spacerem chciał naprawić Mateusza Żukowskiego. Ja już za to dałbym go na jedynkę. W sensie mam w dupie te wyniki. Jesteś liderem ze Śląskiem Wrocław, który przed chwilą prawie zleciał z ligi. Utrzymałeś go, zrobiłeś z niego lidera Ekstraklasy. Fajnie, jakby super, winszuję, ale próba naprawy Mateusza Żukowskiego spacerem to dla mnie jest ostateczny dowód na wielkość trenerską. Żaden Mourinho by nie wziął Żukowskiego na spacer. Wyobrażacie sobie, że Pep Guardiola przychodzi i zamiast tam do Exposito, że tu amigo, hola, comesta, idzie do Żukowskiego i mówi: Mati, chodź na spacer. Na pewno by tak nie powiedział, a Jacek Magiera, człowiek wielu talentów, to zrobił. Moim zdaniem Jacek Magiera obecnie byłby bezdyskusyjnie, w ogóle bez żadnej dyskusji, najlepszym polskim trenerem, gdyby nie bardzo parszywe zachowanie w roku 2017, gdzie został zwolniony z Legii za nic, po prostu wyprzedano mu pół drużyny i uznano, że teraz panie Jacku, to jest pana wina, że oni nic nie grają. A pan Jacek mówi: ale wyprzedano mi pół drużyny, nikogo nie kupiono. Gówno nas to obchodzi. Po prostu zwalniamy pana teraz i bierze... Kogo oni tam wzięli potem, tego Albańczyka? Już nie pamiętam teraz. Czy... Kogo wzięli za Magierę? Kurde, za Magierę? Nie był ten Deśnik wtedy, Hasi? No Hasi i Jozek chyba, nie? No mega, po prostu mega ruchy. I gdyby nie to, to Jacek Magiera na pewno by tam przywrócił równowagę w tej Legii. Kto wie, jakby się te dalsze lata potoczyły, może byłaby dominacja Legii Warszawa przez wiele lat. Ale nie, zwolniono go, on się trochę obraził na piłkę, tam poszedł do tego PZPN-u, tych dzieciaków trenować. No i od razu z tego PZPN-u wskoczył na jeden z najtrudniejszych zdecydowanie gruntów w polskiej piłce, czyli Wrocław. Miasto, w którym dzieją się dziwne rzeczy pod względem piłkarskim. Poprawka Mietek tylko. Jozaka wzięli za Magierę, jak coś. No, no to jeszcze lepiej, nie? Jeszcze później przyszedł za Jozaka Klafurić. Więc... To był jego asystent w ogóle, nie? Chyba Jozaka. Tak, tak, tak. Mega ruchy po prostu. Do teraz sobie pewnie tak wspominałem, myślę sobie, ale wtedy świetne po prostu ruchy poczyniliśmy. Bo Magiera wtedy odpadł z Mołdawią, nie? No ale on miał pół drużyny wyprzedany. Dobra, mniejsza o to. W każdym razie alternatywna historia jest taka, że w ogóle byśmy teraz tej dyskusji nie prowadzili, gdyby to się wtedy nie stało. Teraz Jacek Magiera jest w trakcie odbudowywania tego wszystkiego, co mu odebrano i prędzej czy później będzie najlepszym polskim trenerem. Ja się boję tylko, że on będzie zbyt dobry na to, żeby chciał pracować jako selekcjoner, ale mam nadzieję, że to się wydarzy. Dla mnie zdecydowanie jedynka. Czy Jacek Magiera po mistrzostwie ze Śląskiem dostąpi w niebo wstąpienia, czy jednak będzie jeszcze tam kadra po drodze? No tak, no ale to mistrzostwo to na takim farcie póki co wszystko leci. Przecież on z tym ŁKS-em to ledwie wygrał w ostatniej minucie. Bortuika Jacksona mu z Manchester United niemalże bezpośrednio sprowadzili. No prowadzi w tej lidze, ale ile punktów tam przewagi ma. No, w tej Legii to go wyrzucili, a w ogóle to ma lepszą póki co karierę piłkarską niż trenerską, bo jako piłkarz to miał dwa mistrzostwa, Puchar Polski, Super Puchar Polski, Puchar Ligi, a za przeproszeniem jako trener to tylko dwa mistrzostwa. No niby dobry, ale że od razu tak. Ale młodszy i od Kieresia, i od Brosza. Kurczę, no ale z tą siwizną to nie można być młodszym od Kieresza i od Brosza. To jest niemożliwe, niewykonalne. Jacek Magiera jest pierwszym trenerem Ekstraklasy, który ma przebite blachy. Tak, zdecydowanie. Ja się zastanawiam, czy mu gdzieś tam tego, wiesz, paszportu nie robili w Afryce subsaharyjskiej, bo tam często lubią piłkarze mieć troszkę zmienione roczniki. Nie, lepiej być siwym niż łysym, wiem co mówię. Właśnie na Richarda Gira. Czy ktoś kiedyś mu zarzucał, że jest stary? Znaczy teraz nie. Może tak, bo teraz jest stary, ale jak nie był stary, to mu nie,
nie zarzucano. Steve Martin też był zawsze siwy. Tak więc wielkich ludzi to dotyczy. Wolałbym być siwy niż łysieć, tak parszywie jak to się dzieje w tak młodym wieku. No, no i to jest ważny argument. Plus fan widoku z okna Michała Pola, za zeszyt z myślami Franca Smudy, ścisła topka. To jest bardzo ważny argument, tylko Jacek Magiera musi ten zeszyt upublicznić. Jakby fajnie, że pan to zbiera, bardzo się cieszymy, ale świat musi to zobaczyć. Twarda oprawa i anegdoty zbierane od Franca Smudy to musi ujrzeć światło dzienne. Wtedy to w ogóle zrobimy 6 tierów w programie i będziesz pan pierwszy. Dla mnie Jacek Magiera ścisła topka. W sensie i jest warsztat, i jest takie... Jacek Magiera jest trochę innym trenerem. W sensie pod względem psychologii, próbowania docierać do zawodników. Jest w ogóle bardzo dobrze wykształcony, bo kończył historię i zdaje się jest specjalistą od herbów. To się chyba nazywa heraldystyka? Heraldyka to się nazywa. Teoretyczna wiedza heraldyczna obowiązuje blazonowanie, przyporządkowanie herbów ich właścicielom. No, ja ledwo to umiem wyczytać, a pan Jacek się na tym zna. To już jest dowód ostateczny. Ścisła topka. Czy ktoś chce rozdzierać szaty? Czy Julek chcesz, jak nie rozdzierać szaty, to chociaż ten zamek rozpiąć przy bluzie? Tak, ja zaraz będę tutaj rzucał telefonami. Rozdzieram szaty. To wszystko na farcie jest jechane w tym Śląsku Wrocław. Fartem na ścisłą topkę. Takie jest moje zdanie. To powiem tak, ale robimy reasumpcję tego programu, jak go zwolnią po 6 porażkach na wiosnę i Śląsk Wrocław będzie na 4 miejscu. I to będzie ten sam kazus, co Banasik w Radomiaku. Powiem tak, ja forsuję Magierę na pierwsze miejsce, a nawet nie dostałem od niego talerza z ciastem. No to poważna sprawa. No ja się już wypowiedziałem. Czyli ty jesteś za pierwszym, tak? Tak, tak, tak. A ja właśnie dostałem alert RCB. No jest. No dobra, Czekaj, ja bym... jest dwóch z więzienia? Nie. Dnia 10 stycznia prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 w nawiasie SMOG. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz. Powiem tak, pani alert RCB, dzisiaj będę wiernie piwniczył. Dobra. Marek Papszun. O! Co z nim? Fajnie opowiada w Kanal Plus. Fajna Liga Plus Ekstra. Ale czy prowadzi albo jest gościem stałym Uniwersum Ekstraklasy poniedziałkowego? Nie jest. Nie jest. A niektórzy trenerzy powiedzieli, może wpadnę. A pan Marek nigdy tak nie powiedział. Ja od razu mówię, że to jest warto wyróżnić i skończmy tą dyskusję, bo nie ma o czym. No jakby znaczy możemy wymienić teraz jakiś losowy klub zagraniczny i wiadomo, że on jest z nim łączony, ale się zaraz okaże, że będzie musiał wrócić do Krakowi, żeby w ogóle wrócić na ławkę trenerską. Co do osiągnięć sportowych, mistrzostwo z Rakowem oczywiście bardzo szanujemy. Długoletnią pracę i budowanie Rakowa bardzo szanujemy, ale jeżeli chodzi o osiągnięcia, no to sporo trenerów zdobyło mistrza Polski z jakimś tam klubem. A tu mówimy o wspaniałym rajdzie z odmętów polskiej piłki, zbudowanie wielkiego Rakowa. Za to bardzo różnie. Moim zdaniem nie może być niżej niż Michniewicz i Fornalik. Trochę się wpierdzieliliśmy na minę tym, że daliśmy ich na drugie miejsce. Moim zdaniem albo go dają. Ale jeszcze będzie kogo tam umieścić na tym trzecim, czwartym, więc damy radę tam kogoś. Ale ja też myślę o tym drugim, bo Jacek Magiera udowodnił, że jest kocikiem w Legii i w Śląsku. A Marek Papszun udowodnił tylko w jednym klubie póki co, że stop. No ja bym dodał, że Marek Papszun udowodnił, że w europejskich pucharach nie rozegra nic. Marek Papszun udowodnił, że mistrza Polski zdobędzie grając wbrew regulaminowi, bo cała reszta grała młodzieżowcem. On nie grał, bo ma pieniądze. Marek Papszun udowodnił, że może być w pierwszym sezonie, co jest jeszcze
teoretycznie i bardzo możliwe, zjedzony przez swojego asystenta, który połączy europejskie puchary z Mistrzostwem Polski. Przecież taki scenariusz też możemy zakładać. Pan Marek Papszun, doceniam jego długoletnią pracę i budowanie klubu od dołu, jego pracoholizm i jego taki anturaż i tak dalej, to całą resztę, ale pan Marek Papszun zrobił mistrza Polski z przepłaconym klubem, no zrobił mistrza Polski z taką Wisłą Kraków naszych czasów, wbrew regulaminowi. Czechu Michniewicz robił to z Zagłębiem Lubin, a Waldy King robił to z Piastem Gliwice. Więc trochę level wyżej. Absolutnie warto wyróżnić i to jest max. Kuktarz pisze, WF-ista ząbek, filantrom, trener widmo PAOK-u Saloniki, ogrodnik, miłośnik Fado, kolekcjoner komputerów retro, selekcjoner Czech. Do tego dorzućmy trenera Schalke, Szachtara. Tam było coś jeszcze z Grecji. Aris jakiś coś. No, no, generalnie... Moim zdaniem to jest trener zagadka nadal, nie? Duża. W sensie no. Bardzo mnie ciekawi, jak się ta kariera dalej potoczy. Trochę racji ma Jurek w tym, co mówi, ale też Marek Papszun ma przewagę taką nad innymi trenerami, że on nigdzie jeszcze nie dał dupy, nie? No. No nie, nie było. To jest trochę case takiego młodego skrzydłowego, który wchodzi na 20 minut w dwóch meczach i zrobił dwa razy asysty, nie? Dobra, a to od razu powiem. Jak kończyła się kariera każdego młodego skrzydłowego, który wchodził na 20 minut i dawał dwie asysty? No, każdego. Wiekaj się tychy, no. No, dokładnie. I zaraz się okaże, że trener Papszun skończy w GKS-ie Tychy. Po tym, jak Panasik będzie selekcjonerem już. Pomagierze. Wszyscy się na czacie śmieją i cisną, że mamy Michniewicza tak wysoko. Ja wam mówiłem, czemu wy mnie nie słuchacie, no? Słuchaj, wszyscy... wiele nie ma prawa być tak wysoko. Kompromitujemy się teraz. Wiele jestem w stanie znieść, wiele szyderstw, obelg, ale dostałem ciasto, no, i kawę. Jestem no, bardzo łaskim człowiekiem do przekupienia. Słuchajcie, chcecie... Co teraz są za wybory? Samorządowe, tak? Drodzy startujący, chcecie mój głos? Tu jest stół. Tu ma się znaleźć ciasto, kawa i tyle. Jestem w stanie długo wepchnąć na drugie miejsce. Dałbyś tam nie wiem... No nie wiem, swojego sąsiada, jakby coś upiekł i zrobił kawę, to na drugim miejscu też bym go dał, no. Mój sąsiad, moim sąsiadem... Rafał Janicki. Nie, już nie. A to... Inny piłkarz jest. O, ty mieszkasz na piłkarskim osiedlu. No, ja mieszkam na osiedlu tutaj i Konrad Wrzesiński mieszkał i ten... Nowak, ten co go miałem w Goczałkowicach, tutaj pełno piłkarzy po prostu, ale wyprowadzam się stąd. Dobra, słuchajcie, nie no. Może być niżej niż Michniewicz i Fornalik moim zdaniem. Mimo, no że ja się wspomniał do tego trzeciego miejsca, ale tak sobie to ustawiliśmy, nie może być niżej od nich. Ja się zgadzam, nie możemy rozliczać Papszuna z przyszłej pracy, bo jej jeszcze nie podjął, ale możemy rozliczać go z tego, co zrobił, a zrobił wiele. Poza tym wniósł do uniwersum polskiej piłki bejsbolówkę. To jest dużo. Kurde, ile z charakterystycznych czapek było w polskiej piłce? No żadna. Jan Paweł II nosił. Na grę bez napastnika, która jest trochę wkurzająca. No, ale nie dostał go. W sensie, jakby Marek Papszun dostał Romelu Lukaku, to grałby z Romelu Lukaku, a dostał... Możliwe, żeby nie grał. Ale zobacz, że jego następca też nie dostał napastnika, a zaraz będzie i mistrzostwo, i gra w europejskich pucharach. Więc naprawdę Marek Papszun, jakby tylko już obejmie to Dynamo Kijów i zrobi tam Ligę Mistrzów, to może być wysoko. Na razie... Kurde... Tuż za czołówką, ja bym go dał tuż za czołówką, no. Nie może być niżej niż Michniewicz i Fornalik. Dobrze, to chciałem powiedzieć, że to jest tuż za czołówką, z tą tendencją, że wszyscy wiemy, że zaraz się wywali na Krakowi i będzie wyższa ligowa maksymalnie, no. No, zróbmy sobie za rok update i Marek Papszon, jak już obejmie Nancy, Salernitane i Partizan Belgrad naraz,
to wtedy go rozliczymy. I wtedy pewnie będzie niżej, ja się zgadzam, ale teraz dajmy na tuż za czołówką. Ja, to jest moja odpowiedzialność. No to na twoją odpowiedzialność, ja się pod tym nie podpisuję. Dobra, to jest jedno okienko, w sensie z samego dołu dzisiaj okienek będę wyzywany za Michniewicza, ze środka okienek będę wyzywany za Papszuna, ale przynajmniej zjadłem, znaczy nie zjadłem, popatrzyłem sobie na ciasto. No. Michał Probierz. Czy tutaj też padnie argument, nie no, musimy go dać na tym samym poziomie co Michniewicza albo wyżej? Moim zdaniem Probierz nie jest gorszym trenerem od Michniewicza, ale no. No, to chyba jednak jest. Ja wiem, że ty nie lubisz Michniewicza. I nie, ja nie, że ja nie lubię. Po prostu nie cenię jakoś bardzo jego myśli szkoleniowej. To nie ma nic wspólnego z lubieniem. No nie wiem. No, spora jest liczba trenerów, którzy nie mają widowiskowej myśli szkoleniowej i mega nie rozwijają zawodników, ale osiągają sukcesy. I to nie tylko w Polsce, ale w Europie. No, są tacy trenerzy i nie wiem, potrafią pracować aktualnie na przykład w Juventusie. No więc jakby ja kumam. Co, że... czy ty się oglądasz ten Juventus? No, ze względu na starą miłość jeszcze raz na jakiś czas obejrzę, ale raczej rzadko. A poza tym nie oglądam Juventusu, bo w tym czasie są dużo lepsze spotkania. Na przykład Puszcza gra albo Stal Mielec. Więc to jest ten. A więc, no ale wracając. No nie powiedziałbym, że trener Probierz jest lepszym trenerem niż Michniewicz. Ja też tak nie powiedziałem. Moim zdaniem nie. Ja bym ich obu dał na trzeci poziom. No nie, bo no nie wiem, Probierz chociażby ma zero mistrzostw Polski z jakąkolwiek drużyną. No a jednak to mistrzostwo to jest trochę wejście do klubu. No słuchaj, za to, że zdobył mistrza Polski, dalej mówię, w przepłaconym klubie za pieniądze z X-komu wbrew regulaminowi dawałeś Papszuna na drugie miejsce. No to nie można dać bez mistrzostwa Polski na drugie miejsce Probierza. No dlatego ja nie jestem za tym, żeby go dać na drugie miejsce, ale jestem za tym, żeby go dać na trzecie, ale uważam, że nie powinien tam być sam. No to może kogoś dołączy do niego jeszcze. Ja też bym chcecie, dał go na trzecie miejsce. Chcecie, to dajmy, Kinga, przesuńmy tego Michniewicza na trzecie, bo przecież mnie rozszarpią tutaj. Ale ja bronię Michniewicza na drugim miejscu. Nie, halo, nie ma takiej możliwości. Jest. Dobra, ej, to możemy nawet Probierza dać na czwarte. Jak tak kompromisem. Nie, Probierz na czwartym to już był skandal. Nie, no dlaczego? Jurek ma rację. Nie ma mistrzostwa Polski i... Probierz, no, że Probierz. No Probierz na czwartym, tak. No, bo ja usłyszałem, że Papszun, albo po prostu powiedziałeś Papszun, albo ja sobie wkręciłem nie. Probierz na wyższa ligowa. No. No. No zrobił z Krakowią Puchar Polski, tak? I wicemistrza z Jagą. No to taka wyższa ligowa, no. Mateusz Łakowiec pisze, że Probierz wynalazł El Pistolero. No, chłop później rozpieprzył Genoa i Milan. No więc w sumie i zobacz, jest wpływ na piłkę europejską. Jest. I Jakub Świerczewski pisze, że ma Świerczyński, że ma moralne mistrzostwo, bo sędziowie mu zabrali. Też w tym jest trochę prawdy. No dlatego wyższa ligowa zdecydowanie pasuje. No ja bym dał wyższą ligową, bo czy jesteśmy sobie dzisiaj w stanie wyobrazić, że Probierz... Dobra, inaczej. Wyobraźmy sobie, że Probierz nie zostaje selekcjonerem, i że w tym sezonie jeszcze ląduje w klubie stop 6, top 7. Myślę, że to jest spokojnie. Nie, no ja się zgadzam. No czwarte jest super. Ja się cieszę po prostu, że wywalczyłem tego Michniewicza na trzecim, a sam jak Probierz był zatrudniany już na U21, to mówiłem, że to nie jest dobry pomysł, a jak był na selekcjonera zatrudniany, to wołałem, że to jest w ogóle szaleństwo. Ale wtedy ludzie woleli się bawić w porównania z Papszunem. Więc myślę, że teraz jesteśmy w dobrym miejscu. Dobra. Czyli Probierz na czwarty, Czechu jest na trzecim
I przed Czechem mamy już tylko Papszuna, Fornalika i Magierę. I chyba no, gdy jest... Papszun, wszyscy wiemy, że zaraz spadnie na trzecie najwyżej. Najwyżej. Papszun jest trochę tak, że jakby wszedł w drzwi obrotowe i teraz jest bliżej wejścia, ale wiemy, że one się kręcą. Jakby tak się zdarza, więc zaraz będzie koło wyjścia. A za tym samym problemem stoi właśnie to, że jest nad chociażby Banasikiem, że on wiedział, jak się z władzami klubowymi ustawić i żyć w dobrych relacjach. I został z tymi władzami w końcu. I został jak w Krakowi. Tak. Także za to trzeba mu dać wyższą ligą. Dobra, to probierz, ląduje na czwartym tierze. Tam jest Adrian Siemieniec. To jest tylko runda z hakiem. Pamiętaj, słuchaj. Ja się właśnie boję, znaczy żeby nie było, ja bardzo chcę, żeby trener Siemieniec tego Magierę zmiażdżył w tym sezonie. Przejechał się tą Jagiellonią po tym Śląsku Wrocław w tym pięknym stylu, żeby to osiągnął. To ja trzymam za to na maksa kciuki, ale nie ma nic gorszego niż dobra runda u trenera. Spytaj się pana Banasika, spytaj się Janusza Niedźwiedzia z Widzewa z zeszłego roku, a spytaj się Adama Majewskiego ze Stali Mielec z zeszłego roku. Co robi z tobą dobra runda? Ja się bardzo trenera Siemieńca po prostu boję. Ja was rozumiem, ja się z tym zgodzę, tylko dla mnie jest jeden argument. To, ile ta Jagiellonia strzela bramek. W sensie, że z jednej strony rozumiem porównania z Majewskim, Banasikiem i tak dalej, ale nie mieliśmy takiej drużyny w Ekstraklasie, odkąd pamiętam. I to jest dla mnie... też bym go dał może na to... to jest ciężka sprawa, bo to... Wyższa ligowa dla mnie. Za ponad pół roku, czy tam rok niecały, nie da się go dać wyżej. No nie, wyżej nie. Wyższa ligowa to tak naprawdę, no tak... O Jezus, aż mnie ciarki trochę przechodzą. Bo ja się boję tego trenera. Ja chcę naprawdę dla niego jak najlepiej. I chcę dla Jagiellonii jak najlepiej. Jeszcze nie jest wyjaśnione, czy to, na ile to jest jego zasługa, a na ile Masłowskiego, nie? No, ale kurde, no to jest jeden z niewielu trenerów, który zrobił tournée medialne i się nie zesrało wszystko. No ale też już ten Śląsk miał na wyciągnięcie ręki, tam też poszły takie... Ale Pululu miał wiele kontuzji. Exposito zdrowy całą rundę, Pululu non-stop problemy zdrowotne, no. Mogli być w dwóch różnych miejscach. Wystarczy, że trochę więcej kontuzji u Eryka i trochę mniej u Pululu. I... No ale to... Jeżeli mamy reasumpcję robić tego i tak za chwilę, no to na razie solidność i tyle. No. To jest jeszcze dokładnie zero osiągnięć. Znaczy utrzymanie Jagi w zeszłym sezonie, no to już było jakieś tam małe osiągnięcie, no ale mówimy, byłby w jednej linii z trenerami, którzy byli zwalniani za szóste miejsce w debiutanckim sezonie Radomiaka w Ekstraklasie. Weź, kurde, dałem ci Michniewicza niżej, Mietku. Weź, oddaj teraz wyższą ligową dla Siemieńca. Wyższa ligowa to jest który? Czwarty, czyli tam, gdzie probierz. No okej. Okay. No, dziękuję. To jest chyba najbardziej skorumpowana tier lista, jaką do tej pory robiliśmy. Oczywiście. Ustawiajcie trenera Siemieńca obok probierza. Zobaczycie, jak się to skończy. Do chłopa zadzwonię po tym sezonie, a będą bardzo złe rzeczy, i powiem, proszę sobie do redaktora Smyka zadzwonić, do redaktora Mieczyńskiego. Ustawili koło probierza. Macie go na sumieniu. Jest na czwartym, ale z potencjałem na pójście wyżej. I to w pół roku ten potencjał jest na... Z potencjałem na spadnięcie nawet poza 15. Tak jest, dokładnie. Dokładnie po tym samym okresie. Czego bardzo nie życzę, ale jakby co, cały Białystok może mieć pretensje do was. No. Nie no, to jest... Powiem tak, różnie może być. Maciej Skorża. Jedynka, przechodzimy dalej? Jakby... No tak, tak. No bo to po co bić pianę, no. Tak. To Maciej Skorża, ale nawet przed Jacka Magierem, w sensie tam bardziej z lewej strony. Jakby ja tutaj nie widzę... Gra w klubowych mistrzostwach świata, no to jakby... Kurde, gość prowadzi Jose Kante w 2023 roku, no. To już jest... Tak. Moim takim jedynym kamykiem w stronę Macieja Skorży jest to, że on po prostu jest niestabilny pod względem takim, że nigdy nie wiesz, kiedy ci powie, odchodzę.
No, tak, ale no to widzisz, gwiazdy Dużo tak było mają. takich historii w ostatnim czasie. Ja wiem, tam życie prywatne i tak dalej. Oczywiście nie wnikam w ogóle w powody i tak dalej, ale to jest jednak ponadprzeciętna liczba tego typu sytuacji, że się nagle Ale okazuje, zobacz że... jedno, on tak może powiedzieć, a cały Poznań na niego czeka. I to Poznań będzie całował go w pierścień, żeby wrócił, a nie on Poznań. Także jakby... Ja teraz widzę ludzi, o, dwie osoby są teraz w Poznaniu, co idą z transparentem z Korża wróć. A jest środa przed 10:00, jest zimno. A właśnie. Byś wyszedł sobie w sobotę o 12:00 w ciepły dzień, to ich będzie 50 tutaj. I to, zgadzam się, niech on wraca do Lecha, pierwsze miejsce, ale jeszcze, jak już tacy jesteśmy, że błędy innym wytykamy, no to nie można przyjść obojętnie wobec kadencji w Szczecinie, nie? Bo tam, tak. Teraz sobie patrzę, tam był dramatycznie było. Tam było 0,75 punktu na mecz. To jest dramatyczny rezultat. No. On też opowiadał, że się zmienił od tego czasu, że jakby zainwestował też czas i pieniądze w naukę takich kompetencji miękkich. Więc ja nawet po to są dołki, żeby były góry. A Maciej Skorża później miał te góry. Dobra, pierwsze miejsce tam. Tak, dobra, nie ma to dyskutować nad pewniakiem. Dawid Szulczek, człowiek, który udowodnił, że młody trener też może, natomiast ta tendencja w grze Warty i w wynikach Warty jest trochę niepokojąca, natomiast wciąż to jest trener, który już 2,5 sezonu, tak, utrzymuje się na poziomie ekstraklasy z Wartą. No wie to, że siebie utrzymuje na poziomie ekstraklasy, to jest małe osiągnięcie. Ale on Wartę utrzymuje na poziomie ekstraklasy i to już jest dla mnie, co najmniej zaczynamy od wyższej ligowej, bo tu wyższa ligowa to jest 100% moim zdaniem tego, co robi trener Szulczek, no bo to okej, okay, raz na farcie se sezon przelecisz, jak widzę w zeszłym sezonie, no, bo jedna runda się udała, w drugiej wszystko przewalili, ale tak się punkty poukładały, że dało radę się utrzymać. Ale jak trener Szulczek taką robotę robi w tej Warcie tak długo, no to jednak już jest trochę więcej niż Wart, tylko naprawdę trzeba mieć w głowie. No. Plus Dawid Szulczek jest takim symbolem, człowiekiem, który wszedł do Ekstraklasy i powiedział, jestem młody, zrobię wynik, ale zobaczcie, tam jest Dawid taki, on w Rakowie tam jest asystentem, on fajny chłopak, fajny. W Jagiellonii tam w rezerwach, czy tam w juniorach jest taki Adrian, to prawie mój szwagier, ale też fajny. I nagle jest, nagle się okazuje, że można. Więc pod tym względem ja na pewno doceniam. Natomiast pytanie, czy Dawid Szulczek dzisiaj jest trenerem na topowe kluby w Polsce? Bo moim zdaniem jeszcze nie. W sensie, ja jak gdybym był dzisiaj prezesem Lecha, Legii, Pogoni, Rakowa, to nie wybrałbym Szulczka. Ale gdybym był trenerem Zagłębia, Widzewa, nie wiem, no Śląska, takiego, który się wypośrodkuje między mistrzostwem a spadkiem, taka wyższa półka, to już bym chętnie dzwonił. No jest nie aż tak jak z Siemieńcem, ale do trochę jak z Papszunem, że nie wiadomo jeszcze, co się wydarzy dalej. Chociaż no, w tych Wigrach mu chyba nieźle szło. Tak. Ja bym go dał na trzecie z tego powodu, że jakbym był prezesem klubu, miałbym do wyboru Michniewicza albo Szulczka, to bym wolał Szulczka. Okay. Nie tak, ty miałbyś do wyboru złamanie nogi Michniewicza, to byś wybrał złamanie nogi. Więc nie, to jest ja bym dał do wyboru Michniewicza i kogo my tu mamy? Szwargę. No to może bym wolał Michniewicza w sumie. Nie, nie, no jeżeli stawiamy z Michniewiczem, który, nie wiem, był na mundialu, wyszedł z grupy na mundialu, zdobył mistrza Polski i tak jednego dalej. Jednego pieca chlebiadu, tak? No dokładnie, z kolesiem, który za przeproszeniem, ale cały czas do tej samej piekarni chodzi od 2,5 roku, no to przepraszam bardzo, ale nie. I chodzi głównie dlatego, że jego starszy brat mu pokazał tę piekarnię i poznał go z ekspedientkami wszystkimi. Tak jest. Warto, moim zdaniem wyższa ligowa. Wyższa ligowa za to, że jest rzeczywiście z tą Wartą wyżej w tej lidze niż powinien być. Ja też za wyższą ligową, ale powiem wam dlaczego. Bo ja się cały czas zastanawiam,
czy jakby Dawid Szulczek dostał taki zespół jak Pogoń Szczecin, to by zagrał z tym zespołem ofensywnie. Bo on mi mówił, że tak, że on jest święcie przekonany, że dostosowałby swój sposób grania do tego, jakich ma piłkarzy i że to jest do zrobienia. A że w Warcie piłkarze ma takich bardziej defensywnych, no to gra jak gra, ale... Żeby nie było, że ja protestuję przed trzecim miejscem dla trenera Szulczka. Ja jestem święcie przekonany, że jakby się dobrze kariera trenera Szulczka ułożyła i właśnie objąłby chociażby taką Pogoń Szczecin, to bardzo możliwe, że niedługo byśmy zamienili Papszuna z Szulczkiem na tej tier liście. I ja bardzo w to wierzę, ale na dzień dzisiejszy wyższa ligowa. Ja też jestem za czwartym tierem. W sensie uważam, że to maks. Redaktor Mietczyński nie jest przekonany. Przerywam. A, przerywa. No ja bym go dał na trzecie, ale nie będę umierał za niego, bo nie wiadomo, co się wydarzy z tą jego karierą. Ale no, nie będę umierał. Więc zastanawiam się, czy dostałem coś od Dawida Szulczka. Dostałem butelkę wody i kawę, a nie było ciasta, więc... No to... Bez ciasta to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Panie Dawidzie... A w ogóle dzisiaj będę się widział z Dawidem Szulczkiem. Panie, przynieś pan ciasto, jabłecznika, to szybko zmienimy. Dobra, czyli czwarty tier Dawid Szulczek. Dawid Szwarga. Człowiek, który tego nie widać, ale znalazłem jakieś zdjęcie, gdzie ma słuchawki Bluetooth włożone w uszy. No, wiadomo. Z ich domu. Czy to zwiększa jego szanse i jego tier, czy nie? No nie, no umówmy się, no po tym, co na razie pokazał, to jest solidność i tyle. Żeby nie było, jak zdobędzie zaraz majstra Polski, no to trzeba będzie go przed Papszuna zrobić, ale na dzień dzisiejszy Raków jest w takim miejscu, jakim jest. W europejskich pucharach też już się raczej pożegnał. Nie widać jakiegoś specjalnego progresu tych wszystkich zawodników, którzy w zeszłym sezonie no, byli tacy super. Także no, nie ma tu za bardzo za to tak wyróżnić. No, oprócz tego, że pracuje w dobrym klubie. O, no to jest jego póki co największy argument. Ja jestem rozczarowany Szwargą, mówiąc szczerze. Nie podoba mi się. Ja bym nie był rozczarowany, bo wszyscy wiemy, jak dużo lepsi trenerzy łączyli europejskie puchary i ligę. I naprawdę to nie jest tak, że jestem rozczarowany. Dajmy mu popracować. Miał bardzo trudny początek, bo zrobił więcej na początku dla Rakowa Częstochowa, jeżeli chodzi o europejskie puchary, niż wielki Marek Papszun przez gizyliard sezonów. Więc dajmy mu spokojną wiosnę i on jeszcze może pozamykać wszystkim mordy. I reasumpcję będziemy robili również taką, że Papszun wyższa ligowa, a on tuż za czołówką, bo zrobi dużo. No póki co jest jak jest. Ale no, taki młody trener i od razu wali europejskie puchary i ligę. I to nie jest tak, że w tej lidze jest na miejscu Legii, że na miejscu spadkowym. Tylko cały czas ma realną szansę na tego mistrza Polski. Naprawdę nie deprecjonujmy tego trenera, ale póki co to jest solidność i tyle. Moim zdaniem Szwarga, Raków musi się bić o mistrzostwo z taką kadrą, jaką ma. Europejskie puchary, jasne, super, spoko, aczkolwiek... No, nie chcę tego wyrzucać, ale jak się cofnę do tych eliminacji, to tam dawno ktoś nie miał tyle szczęścia w polskiej piłce, nie? W sensie, przypomnijmy... Jacek Bagiera ma to mecz. Gdyby nie bramasz Karabachu, to na Karabachu już byśmy odpadli, nie? Jacek Bagiera ma szczęście co mecz i jakoś mu nie wypominasz tego szczęścia, więc proszę cię, nawet nie używaj tego argumentu. Ale Jacek Bagiera nie miał ani jednego meczu, w którym bramkarz rywali po prostu w dwóch meczu postanawia popełnić trzy takie błędy, jak jeszcze w całym życiu nigdy nie popełnił. I to, co się stało w eliminacjach, ten ostatni mecz, który wystarczyło po prostu nisko przegrać, ale nie, my go musieliśmy przegrać wysoko z jakimiś po prostu juniorami z Atalanty. Ja jestem Szwargą rozczarowany. Moim zdaniem mimo wszystko musi się bić o mistrzostwo w takiej sytuacji, w jakiej jest. Ale trochę Lech mu moim zdaniem podał pomocną dłoń z tym Rumakiem i będzie taki trochę wyścig żółwi w tym sezonie i serio to się może skończyć tak, że albo Śląsk, albo Jagiellonia tego mistrza zrobi przez to, że ci mocniejsi po prostu zgubili rozum, ale ja jestem Szwargą rozczarowany, dla mnie to jest piąty poziom. Ja w ogóle słyszałem tak, że był taki moment jesienią, że może nie, że było gorąco w klubie w kontekście Szwargi, ale że ciepło się zrobiło. W sensie, że już padały takie pomysły, że kurde,
Nie ma kogoś wolnego na rynku, tak żeby za Dawida. Więc... Mi się przede wszystkim nie podoba, jak ten Raków gra. To mam najlepsze wyniki. Nie podoba mi się, jak wygrał. Tak, grałem... mówił Grabara, nie? Słyszałeś, co mówił Grabara w Futraku, jak Szwarga podszedł do niego po meczu z Kopenhagą i Grabara do Szwargi mówi, no jeszcze z 5 minut dłużej byśmy pograli, to byście tam wcisnęli gola, bo my nie umiemy bronić. A Szwarga odpowiada, no a my kurwa atakować. No. Więc no to... trochę tak wygląda. No tak, oni w lidze muszą, bazują na tym, że Sony Kittel kurde wrzuci piłkę z wolnego. No, nie podoba mi się styl gry Rakowa i tyle. No i zanim jest dużo kosztów. Zbieramy się o przyszłość, bo ja jestem za tym, żeby umieścić na tym samym, na tej samej tierze Szwargę, co Mietek, bo Mietek mówi o piątym i ja też mówię o piątym, więc jakby nie ma dyskusji. Tylko chodzi o to, że ja wierzę w to, że zaraz trzeba będzie zamienić Szwargę z Papszunem miejscami i dlatego mówimy o reasumpcji, ale na dzień dzisiejszy oczywiście to jest solidność i tyle. Tak jest, to mamy tutaj konsensus, piąty tier dla Szwargi, ja zerkam na czat, Zip Squad Elo pisze, przepraszam bardzo, ale czemu na tier liście nie ma Stefana Majewskiego, który mieszka w bloku i ma jacuzzi, co jest osiągnięciem przebijającym zasługi przedstawionych trenerów. Nie wiem, czy nadal mieszka, wydaje mi się, że już nie, natomiast no, sam fakt posiadania mieszkania z jacuzzi jest wyżej, no, też nie oszukujmy się, te osiągnięcia polskich trenerów nie są tak duże, żeby faktycznie, jak pisze Zip Squad Elo, przebijał to wszystko, a Adam Kaniecki to mi się podoba. Dla mnie i tak najlepszym trenerem był Warzycha, który miał słupa Dankowskiego. Gdyby był sukces, to Warzycha byłby noszony na rękach, a że się nie udało, to porażki poszły na konto Dankowskiego. Od tego zaczęliśmy. Bądź sprytny. Bądź sprytny, bądź mądry. Ustaw się w życiu. Ustaw się tak jak Tomasz Tułacz. Tomasz Tułacz, Napoleon Tułacz. To, co on robi z Puszczą Niepołomice, jest niewiarygodne. To zawsze jest ta rozmowa pod tytułem, że trener to powinien w ogóle mieć farta, po prostu wchodzić w odpowiednim miejscu do drużyny, które akurat są na fali, które mają dobrych zawodników, które są przy kasie, bo mogą ściągać tych dobrych piłkarzy. A trener Tułacz, dawaj tu jakiegoś tam Mołdawianina, tutaj Sołowiej. Będziemy pałować te stałe fragmenty, będziemy grać tak, jak mi się podoba. Zrobimy awans z jakimś budżetem typu tam 7,50 i to jeszcze na kredyt, a w ogóle to jeszcze się utrzymamy przed ŁKS-em i Ruchem, jak będzie nam się chciało. To jest... Tak, jeszcze tą Wartę spierdzielimy z tej ligi, tak się to skończy. Tak, i koronę. To jest kontrowersyjne, ale ja bym Tułacza pchał nawet na trzeci poziom. Dlatego, że mało kiedy moim zdaniem to, co robi drużyna, jest aż tak taką zasługą trenera. W sensie mi się wydaje, że Tomasz Tułacz mógłby mieć randomowych totalnie piłkarzy, bo ma. On ma po prostu piłkarzy takich trochę jakbyś grał w FMA i po prostu brał tych, co są bez kontraktu. Ja się, absolutnie się nie zgadzam, bo umniejszasz w tym momencie pracę trenera Tułacza, bo randomowych piłkarzy to ma ŁKS i Ruch Chorzów, bo oni sprowadzali kogokolwiek i te transfery aktualne chociażby ŁKS-u potwierdzają, że jakiegoś sprowadzają Dyńczyka, co ma zdjęcie w koszulce Lazio. I to jest jakiś transfer z dupy. Trener Tułacz może nawet sprowadzał gorszych zawodników niż ŁKS i Ruch, ale według pewnego schematu, takich jakich potrzebował. Więc to nie jest tak, że to są randomowi piłkarze. On dobierał piłkarzy pod swoją taktykę. Gorszych w teorii niż ŁKS i Ruch, ale nie tak randomowych. To nie jest takie połączenie z dupy nie wiadomo kogo, nie wiadomo po co, tylko konkretnych piłkarzy pod konkretne zadania. I to nie jest tak, że on ma randomową drużynę. On ma właśnie fajnie poukładaną drużynę z pomysłem. To jest tak, ale z pomysłem. Wiecie co, że jakbyśmy wzięli 18 drużyn ekstraklasy, zmniejszyli jakość transmisji tam na, nie wiem, 240 pikseli i nałożyli koszulki typu, że ci biali, a ci czarni, to po stylu gry bylibyśmy w stanie rozpoznać tak od razu dwie drużyny. Jagiellonię i Puszczę Niepołomice. Dlatego jestem za tym, żeby trener Tułacz był na wyższej ligowej z trenerem Siemieńcem, bo dokładnie póki co osiągnęli tyle samo. W sensie jeden oczywiście bardziej stopu, drugi na dole, ale
Najbliższe pół roku też. Nawet za wyżej, że warto wyróżnić, bo jednak tułacz zrobił ten awans, a teraz jeszcze utrzymanie z puszczą, która. Ale to właśnie to jest cały bajer, że jeszcze go nie zrobił. On dał nadzieję, to jest dużo, ale zaraz się może okazać bardzo źle. Ale się całą zimę, lód nie połomić całą zimę, może żyć nadzieją. Lód Łodzi, tej ŁKS-iackiej, to może sobie zimą to najwyżej żyć zimnym i brudnym powietrzem. Ja bym mu dał to trzecie, tą trzecią, ten trzeci poziom właśnie chociażby dlatego, że może w przyszłości już nie będzie okazji. Wiecie, o, trener Przemienic ma szansę jeszcze być wyżej, a możliwe, że trener Tułacz jest obecnie w swoim piku i trzeba to docenić. Nie, no, że on zrobił, wiecie, że on tą Wisłę Kraków, tak, on nie, że awansował, on ich po prostu skompromitował w tym finale. To było coś wspaniałego. Oczywiście, o ile się nie było kibica Wisły Kraków. I że teraz też... ma tutaj tych właśnie rywali, jak Ruch, JKS, ci zmieniają trenera, jedni, drudzy. To jakieś rozpaczliwe ruchy na rynku transferowym. Ale Tomasz Tułacz na wyjebce po prostu wyszedł sobie jeszcze przed zimą ze strefy spadkowej i sobie siedzi, jeszcze ma mecz zaległy. Jest, dla mnie to jest fenomen trenerski, ja bym mu dał kadrę. Jakby zaczął właśnie tak powoływać sobie do kadry piłkarzy kluczem takim jak w Puszczy, nie? Że po prostu ma Excela i sobie od najwyższych Polaków. Ustawiają. O, Marcin Gortat, wezmę. Ale taki atak Możdżonek Gortat to bym oglądał. Albo środek obrony Możdżonek Gortat. To wyobraź sobie, że w powietrzu wygrywamy absolutnie wszystko, a jak są rzuty wolne, to jest praktycznie pewny gol dla nas. I tylko jeden mały Maciej Domański na dziesiątce, cyk, cyk, cyk. I jeszcze Wdowika na lewe wahadło. I Zapolnik jeszcze musi być. I Zapolnik ma 20 minut z ławki. Nie no, że on w ogóle z Zapolnika zrobił piłkarza. Przecież to był... A nie, musi... W 2023, nie? Bo Zapolnik miał swoje momenty w karierze, ale w 2023 to już... Miał w pierwszej lidze. W Ekstraklasie zawsze jak przychodził, to było takie dobra, no. Jednak jest różnica między tymi ligami. I zawsze przychodził i zawsze schodził. A tutaj jednak się okazuje, że może być pożyteczny. No. Tomasz Tułacz, warto wyróżnić. Ja się zgadzam, że już lepszej okazji być może nie będzie. Póki no, to jest dobrze. Też się zgadzam, bo również darzę wielką estymą trenera Tułacza, więc to nie będę się kłócił, żeby obniżać w jakikolwiek sposób jego wartość. A w ogóle Puszcza nie jedzie nigdzie na obóz? W sensie z jedynym klubem, który... A, co mi się też podoba. Który nigdzie nie jedzie. I jestem ciekaw, jak to zażre. No bo kopać w Sołowieja to można też na hali, nie? W sensie to nie jest najtrudniejszy element do wypracowania. Ja podkreślę jedno. Puszcza będzie sobie trenowała tutaj w takich warunkach, jak jest i zobaczymy, co zrobi taki Lech Poznań, który wróci z ciepłej Turcji, a w lutym przypieprzy minus 22. Puszcza sobie wejdzie, o, fajna pogoda, przy takiej trenowaliśmy, a tamci wszyscy na kaszel umrą. Także wiesz, bardzo szanuję to podejście trenera Tułacza. Wchodzą na pierwszą kolejkę, tam Lech na tym, takie rozeznanie boiska, tam jakieś ciepłe kurtki, czapki, rękawiczki, a Kracion wychodzi... Ta w ogóle żonobijka taka biała. Tak. Co? My już zahartowani. A co, zimno ci baluła? Baluła zmarzlutku? O, boisko panu nie odpowiada, że lekko zmarznięte. Ty sobie od razu to kolano złam, bo po co będziesz przerwę w meczu robił? Tak jest. A oni zobaczą, kurde, to nie trenujemy na lodzie? Normalnie jest chociaż kępa trawy, ale fajnie, ale będzie piłka chodziła. Podoba mi się to, że tutaj 16 klubów ekstraklasy do Belek, do Lire, do Side w Turcji. Tu Dawid Balda wychodzi ze Śląska i mówi, tak, my bardziej chcemy tutaj trochę w Salzburgu, a w Chorwacji, bo tu amplituda temperatur nie jest tak duża. Wychodzi Tomasz Tułacz. Tak, kopaliśmy 4 tygodnie w kantorku, Sołowiej stanął tam w przedpokoju i tak, wrzucaliśmy. Zapolnik całe 4 tygodnie kopał w Sołowieja, już... potrafi rozróżniać części głowy, w które trafić i tak, tak właśnie zaczniemy rundę. Tomasz, i najlepsze jest to, że utrzymanie sobie zrobię już na etapie marca, bo tak zacząłem punktować w te zimne miesiące, że w ogóle Puszcza już będzie mówiła, a no dobra, tak, no już musimy budować kadrę na przyszły sezon, no bo to utrzymanie w Ekstraklasie jest, patrzymy tutaj na ciekawych piłkarzy z Mołdawii. Poza tym, jak ja bym był piłkarzem, to mnie by wkurzały te ciągłe zgrupowania. W sensie jesteś dorosłym facetem, masz tam żonę, dzieci, fajnie jest wrócić z pracy, z dzieckiem się pobawić, a nie kurde 2 tygodnie ze chłopami w swoim wieku, pewnie jakieś kurde kosy, jakieś kłótnie o głupoty, a jednak zapewnił tutaj Tomasz Tułacz zachowanie życia prywatnego. Piłkarze zadowoleni, żony pewnie zadowolone,
rodzinna atmosfera i spoko. I tak trzeba żyć, a nie jakaś Turcja. A wizo nie będzie musiał latać, nie? Po prostu kurier przyjdzie i tyle. Dobra, kogo tam mamy, bo mamy jeszcze z 10 minut. Jan Urban, jeden z najsympatyczniejszych trenerów, ale czy coś poza piątym tierem? No, ja nie wiem, ja nie mam argumentów. Przecież to był prawie selekcjoner. No to, patrząc na prawie, no to właściwie powinien być na etapie trenera Papszuna, no bo trener Papszun to był prawie selekcjoner, prawie Dynamo Kijów, prawie pół Grecji, prawie jakieś kluby w byłej Jugosławii, prawie Liga Francuska i Włoska. Ja uwielbiam, jak mamy wybory nowego selekcjonera i opinii publicznej wali na łeb po prostu. Jak sobie przypomnę, jak forsowano tego Urbana, jak niektórzy wymyślali tutaj, no, że taki fajny gość, w sumie to każdy niepotrzebny jest trener, tylko taki fajny gość, Matko Święta. Nie no, Urban, doceniam, że podniósł się z Górnikiem, bo to, co Górnik prezentował na początku sezonu, to ja byłem przekonany, że to może być pierwszy do zwolnienia trener, ale podniósł się. I Górnik, jeśli zachowa tę formę, to tam naprawdę może walczyć na koniec sezonu o jakąś pierwszą szóstkę. Więc ja, dla mnie jest pomiędzy czwartym a piątym. No, sympatyczność działa na jego korzyść, ale nie dałbym go przed, nie wiem, Broszem, Banasikiem czy Kieresiem. Ja bym go dał na czwarty może. Ale to nie, już jakiś... no nie, bez przesady, za co? No, nie, nie. No ma jednak Mistrzostwo Polski, nie? No z Legią. No. Która wtedy była... Przywoływałeś, Julku, ten argument. Przypominam. Z Legią się nie liczy. No właśnie. No. Ale jak Legią... byś pokazał, jacy trenerzy mają Mistrzostwo Polski z Legią, to byś nie uwierzył. Lafuri zrobił mistrza z Legią. A czekajcie, ja zobaczę tylko średnią punktów jego, dobra? W poszczególnych klubach. Mogę? No. Ja już kiedyś rzuciłem tę tezę, że kariera trenerska Jana Urbana miałaby więcej sensu, gdyby była puszczona od tyłu. To właśnie, to trochę prawda, no. że to byśmy mogli go pozycjonować coraz wyżej. On jednak... Że wiesz, w Lechu, tak wiesz, że nieźle i wtedy idzie do Legii i tam zdobywa mistrzostwo. No, to trzeba było puścić od tyłu. No. Coś w tym jest, tylko że po tej Legii byłoby to dramatyczne Zagłębie wtedy. No, no i co, no? Jeszcze sobie wyjechałby na koniec do Osasuny, tam do Pampeluny. Pamiętam, w ogóle zadzwoniłem raz do trenera Urbana, on był pomiędzy którymiś klubami w Polsce, nie wiem, czy między Lechem a Śląskiem jakoś tak, albo między Śląskiem a czymś tam. I w ogóle zadzwoniłem w innej sprawie, bo tam jakiegoś piłkarza chciałem pogadać. A mówię tak na koniec, a trener jak tam w ogóle, coś do pracy? On mówi, słuchaj, właśnie rozmawiasz ze mną, gdy jest tutaj 26 stopni, jestem w Hiszpanii, trwa siesta i ty mi się pytasz, czy mam wrócić do ekstraklasowej piłki, gdzie będzie non-stop pojechanka, non-stop presja. I jak zaczynaliśmy od tego hinduskiego coacha, to Jan Urban też nadałby się w tej retoryce, w te klimaty. Ja bym go dał jednak na czwarty, no. No bo jednak Kiereś, no... Nawet nie byłoby szans, żeby mógł powąchać, nie? Jakiegoś hiszpańskiego klubu. Pomyślcie no, przez chwilę. No, jakby się nie wygrzebał z tego Górnika w tym sezonie, to okej, ale się wygrzebał. Czyli znowu udowodnił, że jakieś tam umiejętności trenera. Ja bym go dał na czwarte, panowie. Ważny argument, też wspierający twoją tezę, fan widoku z okna Michała Pola. Pracować w Zabrzu z taką akademią, gdzie rozwala się dosłownie wszystko i Podolski dysuje władze miasta, wyższa ligowa. No... Kurde, skoro Fornalika daliśmy aż tak wysoko, to... Ja nie jestem jakimś mega fanem Urbana, ale moim zdaniem zasługuje przejść na czwarte, no tak uczciwie. Czy uprawnioną tezą by było, jakbyśmy powiedzieli, że Jan Urban jest trenerem dwie półki słabszym od Waldemara Fornalika? I wtedy by to nam wchodził Jan Urban na czwarte, bo Fornalik jest na drugim. No... Mistrzostwo, no nie Polski. Jestem przekonany. Też nie było tak, że ta Legia wtedy jakoś strasznie dominowała chyba, jak on tego mistrza. No, plus on też tam... tego Rybusa stworzył, nie? No, dużo młodzieży wprowadzał. Jan Urban to był taki trener, który słynął z ręki do młodzieży. Poza tym, polskie drużyny, wydaje mi się, że w XXI wieku wygrały tylko dwa mecze na włoskiej ziemi
i to był pierwszy, był Jan Urban na ostatnim miejscu z Lechem, z Dariuszem Dudką, z Denisem Tomalą, z Dawidem Holmanem, pieprzną Fiorentinę, która była wtedy liderem Serie A. To jest dobry argument. Jan Urban, czwarty tier. To jest to. I kogo mamy na końcu? Ja się zaczynam na trzecim zastanawiać, ale to już nie będę z wami się zastanawiać. Nie. Wstrzymaj konie. Jacek Zieliński. No tu chyba trochę jest jak ze Skorżą, nie? Czyli że w sensie przy Skorży pierwsze miejsce to był taki wybór typu no-brain, a u Jacka Zielińskiego piąte miejsce to jest taki no-brain. Mistrzostwo Polski. Ja wiem, mistrzostwo z Lechem, no, tylko to było, że ja się nie pieprzą, 14 lat temu. No, bo to było 2010. Nie, no myślę, że... Też taką swoją solidność. Myślę, że się zgodzę z tobą, szczególnie, że bardzo dawno, bo ponad 10 lat temu ostatnio wykręcił ponad 1,5 punktu na mecz średnią. Od tego czasu idzie mu słabo, nie ma co... To, że się załapał no w sumie 15, to jest... Prawda jest taka, że zaraz go w Krakowie może nie być. No. Już było nawet podobno dosyć tego blisko, tylko... Jakieś tam zawirowania związane ze zmianami władzy w Krakowie, co temu przeszkodziły, ale ja wcale się nie zdziwię, jak w marcu już trenera Zielińskiego nie będzie nawet w ekstraklasie. A teraz jak mieliście problem, żeby powiedzieć... Mamy świetną okazję, żeby Stefan Maj... tak. Przepraszam, bo przerwałem, nie chciałem. Nie, jesteś, że Stefan Majewski ma wrócić do ekstraklasy, nie? Stefan Majewski się zmianuje trenerem. Krakowi. Nie uważacie, że to było piękne? Jak no, tam jest takie bezkrólewie teraz, to jest niemożliwe. Mi nic więcej do życia nie będzie potrzebnych w tym roku. Bardziej od powrotu Stefana Majewskiego na ławkę trenerską. Ale moim zdaniem Stefan Majewski, jeżeli miałby wrócić na ławkę trenerską, to tylko Rakowa Częstochowa, bo to dodajmy, pierwszy trener komputerowiec, a Raków Częstochowa słynie z tego, że dają dużo tabletów i laptopów. Więc to by była synergia idealna. Ale czekajcie, bo on tam jest tym jakimś dyrektorem. Kim on tam jest? On jest dyrektorem sportowym i wiceprezesem do spraw sportowych. No właśnie, no to on myślę, że ma władzę, żeby taką decyzję podjąć. To by było coś wspaniałego po prostu. Ekstraklasa tego potrzebuje. Oczywiście nie życzę źle panu Zielińskiemu, bo lubię tego trenera, ale no byłoby to coś. No ja... Ale to teraz powiedzcie mi, jak trenera Zielińskiego by zwolnili z Krakowi, to jaki klub z ekstraklasy zdecydowałby się na jego zatrudnienie? Ruch po zwolnieniu Niedźwiedzia albo ŁKS po zwolnieniu Stokowca. Ale to już oba te kluby będą wtedy w pierwszej lidze. Warta Poznań latem po tym, jak odejdzie Szulczek. Też w pierwszej lidze już wtedy będzie. Nie, Warta pewnie weźmie kogoś też nietypowego, bo oni raczej... No dokładnie, Warta to pojedzie po kluczu jednak młody, ambitny, Warta, na dorosły. Warta weźmie... Mateusza Kupczaka zrobił. Nie, ja myślę, że pierwsza liga czeka Jacka Zielińskiego. No. Szkoda, bo to jest bardzo fajny facet. Taki, chciałbym mieć takiego wuja, że przyjeżdżasz sobie na święta, a on ci mówi, a widziałeś Makucha ostatnio wystawiłem w ataku, widziałeś? Z Kalmanem grali. No myślę, że było miłe. Dobra, piąty tier. Jeszcze... Bo mamy, już skompletowaliśmy tier listę, ale jeszcze przeczytam, kogo tutaj mieliśmy gdzieś tam blisko top 15. Może czat tam, nie wiem, oburzy się i powie, że powinien być. To jest tak, Stokowiec, Majewski, Kędziorek, Myśliwiec, Kuzera, Niedźwiedź, Tworek, Stolarczyk, Skrobacz, Ojrzyński, Sobolewski, Brzęczek, Łobodziński, Grabowski, Żuraw, Rumak, Lewandowski, Moskal, Zalewski, Mamrot. No, chyba to ja na sam koniec mam ciekawostkę, nie piłkarską, tylko związaną z SMS-em, który dostałeś, znaczy przeczytałeś nawet tutaj podczas naszego programu. Dzisiaj trzeba złożyć jednak wielkie gratulacje dla miasta Poznań. W Poznaniu jest najgorsze powietrze dzisiaj na świecie. Zostało, i mówię zupełnie serio, Poznań przebił chociażby takie czarne konie jak Delhi w Indiach, czy Bangladesz, czy Lahore w Pakistanie. Także Poznań mocno, mocno. Kraków bardzo słabo, dopiero szóste miejsce. Także goni. A na którym miejscu jest, powiedz mi, Pszczyna? Bo to jest moje miasto, a
Znaczy, wiesz co, no niestety mam tylko pierwszą dziesiątkę, słaby Kraków, bo został pokonany nawet przez Kalkutę. Za Krakowem tuż jest praktycznie egzekwo Wuhan w Chinach, ale Wuhan jest mocno naciskany przez Wrocław, Dolnośląski Wrocław. Ten na sam koniec listy jest Hazongu w Chinach i Katmandu w Nepalu. Ale gratulacje dla Poznania. Mistrzostwo świata jakości powietrza. Złej. Ja wiem, że przyczyna zawsze też jest wysoko, ale to widocznie dzisiaj się nie załapała. No to brawo. Do Poznania nawet nie macie podjazdu. Słuchajcie, powietrze jest tragiczne, a ja jeszcze dzisiaj nie byłem na dworze, więc będzie już tylko gorzej. Więc nie bądź na tym dworze, może lepiej. Nie, no ja Warta dzisiaj zaczyna przygotowania, to się tam przejadę za 2 godziny. No, ale no może w kominie sobie pójdę, albo w maseczce. Kinga nam pisze, że w Krakowie mają dzisiaj darmową komunikację miejską. No, w Poznaniu darmowego nie ma nic na przykład. Darmowe jest oglądanie treningów Warty Poznań. Darmowa jest... Pewnie też za darmo by się dało gdzieś zebrać, jakbyś chciał. No, pewnie tak. Chociaż już coraz mniej takich miejsc. Ale darmowa jest... Słuchaj, jak płynnie przejdę. Darmowa jest za to promocja dla osób pełnoletnich w Superbecie, który jest partnerem naszego kanału. Pamiętajcie o tym, że hazard wiąże się z ryzykiem, więc grajcie odpowiedzialnie. Superbet ma dla was super przewagę, czyli jeżeli dana drużyna w meczu ma 2 gole przewagi, to liczy się już jako wygrana to zdarzenie, cokolwiek by się tam działo. Link macie do promki w opisie i szczegóły tej promocji. Dobra, w piątek Tetrycy i nie wiem, czy coś jeszcze na YouTubie będzie u nas w tym tygodniu? Chyba nie, nie? Chyba nic. Chyba no nie. Nie wiemy nic, co było planowane. My z Przemkiem Langierem i z Olą lecimy w sobotę do Turcji, więc wbijajcie na gol.pl i na naszego YouTube'a też, chociaż bardziej na gol.pl, bo będziemy więcej tekstów podsyłać, bo tam zaczynają się przygotowania ekstraklasowiczów. Niestety bez Puszczy Niepołomice, więc dobrze, że zostawiamy naszych najlepszych ludzi w Polsce, gdyż będą mogli śledzić te przygotowania z bliska. To proszę, żebyś zadał pytanie w moim imieniu każdemu. Trzeba zobaczyć, z kim Puszcza gra w lutym i na początku marca, te pierwsze 4 mecze. Jak będziesz rozmawiał z trenerami tych zespołów, to zadaj pytanie, jak to jest dostać pierdol od Puszczy już na etapie 10 stycznia? Dobrze, to wszystko sobie to wynotuję, tam zrobimy turnę po odpowiednich osobach. Nie tak już uznał, że sobie zdzierżyć tego pieprzenia. Zatem dziękujemy wam. A dzisiaj będzie, w sensie w tym tygodniu będzie jeszcze przemowa od Przemka Langiera na naszym YouTubie, bo tutaj nasi najlepsi ludzie nam o tym donoszą. Mietek wrócił, jednak nie jest aż tak obrażony, ale my się z wami żegnamy. Wywaliło Mietka. Gałgan przegryzł kable. Dziękujemy wam za tier listę, a kolejna będzie kiedyś tam na pewno. Ciao.